Dobry wieczór, witamy serdecznie w kolejnym wydaniu Kuchni Zwycięzców Live. Kuchnia Zwycięzców na kanale Kuchnia Zwycięzców YouTube, Facebook i od niedawna również na kanale Prowadzi Mnie Jezus na YouTubie. Witamy Was serdecznie, witamy również tych, którzy nas słuchają w formie podcastu w londyńskim Radiu Bobola. Witamy i zaczynamy! Widzę, że pierwsi goście w kuchni już są. Witamy Was serdecznie i tradycyjnie prosimy Was o informację, czy jesteśmy widziani i słyszani. Dlatego księdza Wiktora i pana Andrzeja proszę o próbkę głosu, tak żebyśmy byli w stanie usłyszeć komunikat zwrotny. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Więc proszę Was w komentarzach w tej chwili o informację, czy jesteśmy słyszani. A ja w międzyczasie, zakładając, że jestem słyszany, przedstawiam naszych dzisiejszych gości. Ksiądz Wiktor Szponar i pan Andrzej Dufek, których zapowiadałem wcześniej w zaproszeniu do tego live'a. Temat, który myślę pasjonował i będzie pasjonował ludzi, czyli życie po życiu, co czeka nas po tamtej stronie. Nie wiemy tego, nie widzimy tego z tej strony, natomiast są osoby, które doznają pewnych nadzwyczajnych doświadczeń i o tych doświadczeniach właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać, czy są to doświadczenia prawdziwe, czy zwiedzenie, czy jakaś chemia mózgu, właśnie o tych sprawach, a goście są dzisiaj absolutnie nieprzypadkowi, dlatego że ksiądz Wiktor Szponar popełnił książkę, okazuje się już głośną, dotyczącą tego tematu. Mówię głośno, się śmieję, dlatego że kiedy pojawiły się zapowiedzi do tego naszego dzisiejszego live'a, to już dostawałem komunikaty zwrotne. A tak, czytałam, a tak, znam książkę. Tak. Także tutaj wiemy, że książka jest znana. Link do tej książki jest również w opisie do tego naszego spotkania, we wszystkich miejscach, w których jesteśmy. A pan Andrzej Dufek to jest, tak jest, Życie po śmierci, teologiczne śledztwo. O tej książce będziemy dzisiaj rozmawiać również. A ja przedstawiam naszego drugiego gościa, pan Andrzej Dufek. To jest osoba, która jest tutaj po to, żebyśmy nie rozmawiali teoretycznie. To jest ktoś, kto takie właśnie doświadczenie przejścia na drugą stronę, takie doświadczenie przeżył. I o tym będziemy też chcieli porozmawiać. Umówiliśmy się tak, że zaczniemy od tej historii pana Andrzeja. Ona nas wprowadzi do tej rozmowy właśnie po to, żebyśmy nie ulecieli w jakieś abstrakcyjne obszary. Potem będą pytania. Jeżeli teraz tak, zanim pan Andrzeju zacznie, widać i słychać, to już mamy tutaj potwierdzenie. Ci, którzy są z nami od dawna, zasady znają. Ci, którzy są od niedawna, szczególnie serdecznie pozdrawiam tych z kanału Prowadzi Mnie Jezus. Zachęcamy gorąco zawsze do jak największej ilości reakcji, to znaczy lajków, serduszek, komentarzy. To jest taka waluta, dzięki której live'y w mediach społecznościowych się dobrze rozchodzą. To nie chodzi o to, że my potrzebujemy to dla naszej próżności, tylko dlatego, że algorytmy Facebooka i YouTube'a rozpoznają takie treści jako atrakcyjne i dają większe zasięgi. Także to jest taka prośba zawsze o to, żeby tak robić. Oczywiście nie wpisać komentarzy bez sensu, nie o to chodzi. Natomiast jeżeli macie jakieś pytania, kwestie, które chcielibyście
tutaj poruszyć, to też proszę Was, piszcie to w komentarzach. A ja już oddaję głos panu Andrzejowi. Oto człowiek, który wyszedł z dzieckiem na sanki i zakończył historię w innym wymiarze. Także zapraszam. Panie Andrzeju, jak to było? Jak to się wydarzyło? Wiem, że w pewnych środowiskach sprawa jest głośna, ale wiem, że też, że są osoby i z tych osób wiele, które widzą dzisiaj pana pierwszy raz na oczy, więc prosiłbym też o taką informację, kim pan jest, czym się pan zajmuje, skąd pan jest, no i jak ta historia wyglądała. No wtedy, w 2003 roku, bo to jest dość historia sprzed kilkunastu lat, no to prowadziłem działalność gospodarczą. Wtedy właśnie pomiędzy jedną a drugą zmianą właściwie wróciłem na chwilę do domu, właściwie na obiad. I w związku z tym, że obiad był niegotowy, to małżonka właśnie mówi, że będzie za pół godziny. Syn wtedy wówczas 7-letni poprosił mnie, żebyśmy pojechali na sanki. Obiecywałem mu to, że jak będzie śnieg właśnie padał, to się wybierzemy. Mieliśmy te pół godziny, więc wybraliśmy taką niedaleką górkę, właściwie w odległości no, tam 2 kilometrów. No, jak się jedzie samochodem, to rzeczywiście bardzo niedaleko, do parku takiego na gdańskiej Oruni. No i właściwie po tej skończonej zabawie, po tych pół godzinach, kiedy już właściwie syn czekał na mnie pod tą górką, bo w tym parku była taka ścieżka, dróżka, ja właściwie cofnąłem się po swoje sanki, no bo ciężko mi było zejść, bo schodziliśmy bocznym stokiem, który już był zadrzewiony, zjeżdżaliśmy oczywiście na takim bezpiecznym miejscu, no ale w tym ostatnim właśnie momencie cofnąłem się po swoje sanki, kiedy zobaczyłem, że właściwie w stronę mojego syna no zjeżdża ktoś tam na takich krótkich nartach, nie zastanawiając się właściwie w ogóle, jak to mówią, na śledzia, czyli głową do przodu położyłem się, żeby jak najbliżej znaleźć się właśnie dziecka. No i w trakcie tego zjazdu, tam już więcej szczegółów, to można też w książce, w filmie, bo jest na ten temat książka i film, słuchać. No ale w trakcie tego zjazdu, przy samym końcu właściwie zostawiam się... Ja panie Andrzeju na chwilę przerwę, bo ja przestałem słyszeć głos. Dajcie znać, tak, czy pan Andrzej też słyszę. Ja też słyszę pana Andrzeja, ale bardzo cicho, więc musiałem go pogłośnić na maksa. Bo ja przestałem słyszeć, ale być może jest problem u mnie, więc... Nie, no a teraz lepiej? Dużo lepiej. Czyli to jest kwestia tego mikrofonu. W międzyczasie tutaj wyświetlę informację. Asia Gawłowski się tu odzywa, że na tej samej górce jeździła. No tak, ja się potem dowiedziałem, że tą górkę to tak miejscowi nazywali górą trzech trupów, bo tam podobno parę ofiar było, ale wtedy nie byłem tego świadomy. Zresztą jest to jakby informacja niesprawdzona. Zaraz ja spróbuję ten mikrofon gdzieś tak. Ale nie aż tak blisko jak przed chwilą, bo jak pan trzyma tak blisko ust, to wtedy on bardzo brzydko tak strzela. Już słychać, więc najwyżej bym prosił o to, żeby mówić trochę głośniej, bo tu jest też informacja, że słabo pana słychać. Aha. Domyślam się, że dlatego, że dość daleko jest ta słuchaweczka. W sensie, no mam nadzieję, że teraz mikrofon będzie trochę lepiej. Tak, myślę, że tak. Ja też słyszę lepiej w tej chwili. No dobrze. No w każdym razie w pierwszej chwili właściwie spadłem z tych samych, pomyślałem w pierwszej chwili, że poczułem silny ból, pomyślałem tak naprawdę, że mam połamane żebra. I kiedy podbiegł do mnie ten syn, bo to już było na samym dole tej górki, mówi tak, no tak trochę jak to dziecko, lekko spanikowany. Mówi, co się stało, nie możesz wstać. Ja mówię, nie, synku, mogę. Ale kiedy starałem się podnieść, to właściwie pociemniało mi w oczach i przyszła mi do głowy myśl, że chyba mam jakiś, że mam po prostu za małe ciśnienie krwi. Że ono, nie, jak stoję wypianowany w pozycji pianowej, to po prostu to nie dochodzi ta krew do mózgu, bo po prostu mdleje, nie? Więc tamta kolejna taka myśl była, że widocznie te żebra coś tam przebiły wewnątrz i że jest jakiś tam taki wewnętrzny wylew. W międzyczasie pojawili się jacyś właśnie ludzie, którzy spacerowali tym parkiem szybko, przełożyli mnie przez sanki, transportowali mnie szybko do wyjścia właśnie do tego, spod tego parku. Ja starałem się z jednej strony, skupiony byłem na tym, żeby uspokoić syna,
i na tym, żeby zadzwonić do, po prostu do szpitala z informacją, chociaż z każdą chwilą słabłem. Nie mogłem się dodzwonić, jak to bywa na pogotowie w dużych miastach, ciągle sygnał zajęty, więc w końcu zadzwoniłem do małżonki i powiedziałem, że miałem tam wypadek, chyba mam jakiś wylew, czyli wezwała karetkę, bo ja się po prostu nie mogę dodzwonić. Skracając właściwie tą wypowiedź, karetka przyjechała dość szybko, ta małżonka się właściwie tam dodzwoniła. Tak mi się wydawało, że w miarę szybko, ja cały czas starałem się, skupiony byłem właściwie na moim synu i na tym, żeby po prostu nie stracić przytomności. I właściwie powagę tej sytuacji to uświadomiłem sobie w momencie, w którym już przyjechała ta karetka, kiedy w trakcie takiej szaleńczej jazdy ulicami właśnie Gdańska, bo to zima, te komunikaty, które w trakcie jazdy słyszałem, że proszę przygotować stół operacyjny, że sprawa poważna, że jest jakiś wylew głęboki i to jak drugi z sanitariuszy po prostu na polecenie pierwszego, zresztą notabene mojego kolegi, ale mówię, to są wątki jakby boczne, nie pozwalał mi usnąć, po prostu policzkowano mnie, kłuto mnie jakimiś igłami, szpikulcami, po prostu te ciągłe komunikaty, żeby nie śpi, nie daj mu usnąć po prostu. To właściwie takie było dla mnie takie dość takie uciążliwe. Ja nie znałem oczywiście praktyki, że gdybym stracono ze mną jakiś kontakt, no to kwestia reanimacji. Ja się kompletnie na tym nie znałem, ale po prostu czułem się już bezpiecznie w tej karetce i chciałem najzwyczajniej w świecie usnąć, odpocząć. Po prostu opadałem z sił. Ta świadomość dotarła do mnie jeszcze bardziej, kiedy podjechaliśmy wtedy pod szpital wojewódzki, bo to on miał dyżur w Gdańsku, kiedy z hukiem otworzyły się te drzwi karetki i zobaczyłem coś, co dotychczas oglądałem po prostu na filmach. Rewetes, takie skojarzenie z mrowiskiem po prostu wybiegających ludzi na ten podjazd. W biegu gdzieś podłączana kroplówka pod łóżko i ta właściwie to transportowanie mnie na salę operacyjną biegiem przez korytarz, po prostu biegiem, kiedy właściwie rozbierano mnie, przygotowano do tej operacji, ale w taki sposób, że rozcinano po prostu wszystko na mnie, cięto takimi dużymi nożycami, sweter, spodnie, w ten sposób mnie rozbierano i ten moment, w którym biegła koło mnie jedna pani, nie wiem, czy to doktor, czy to pielęgniarka i właściwie wciskała mi taki żółty druk, krzyczała do mnie, wręcz krzyczała, proszę to podpisać. Ja właściwie tego druku, właśnie nie było mowy o tym, żebym go wypełnił, chodziło tylko o wypisanie, pamiętam do dzisiaj, to taki żółty druk. Ja tylko napisałem Andrzej Dufay, nie dokończyłem nawet tego nazwiska i właściwie stracono ze mną kontrolę, bo okazało się, że tak naprawdę to nie miałem połamanych żeber. Właściwie to uderzenie żebra przeniosły siłę tego uderzenia na lewy płat wątroby. To 2/3 objętości i doszło do wielofragmentowego pęknięcia wątroby. Tak naprawdę wątroba rozpadła się na ten lewy płat. Rozpadła się na szereg kawałków i nastąpił bardzo, bardzo głęboki wylew. No ja w tym momencie, kiedy właściwie próbowałem dokończyć, kiedy podpisywałem ten druk, długopis wypadł mi z ręki. No i zacząłem, właśnie po ludzku stracono ze mną kontakt. Może to bardzo ważny moment, ja go od jakiegoś czasu na świadectwach bardzo podkreślam. Uświadomiłem sobie wagę tego momentu, bo jak tu jesteśmy wszyscy na tym świecie, to każdy z nas ten moment będzie miał. Ja go też będę miał, jeżeli w naszym pokoleniu dojdzie do zapowiadanego małego sądu Ducha Świętego, to będziemy go mieli dwa razy. Ale w każdym razie każdy z nas będzie miał ten moment. To ważny moment, najważniejszy może w życiu tutaj ziemskim, dlatego że to był moment, w którym po ludzku już nie było ze mną kontaktu. Ja zamknąłem oczy, już nie reagowałem na żadne bodźce.
ale jeszcze byłem tutaj. Jeszcze mój akt woli miał znaczenie. Dlaczego? Dlatego właśnie mówię, że najważniejszy moment, bo to był moment, w którym tak naprawdę, chociaż nie byłem tego do końca świadomy, poprosiłem Pana Boga o miłosierdzie. I to był mój akt woli, dlatego był skuteczny, bo tam już później nasze no, pragnienia no, nie mają w tym sensie znaczenia. Chodzi mi o to, że tu mamy miłosierdzie i tu możemy o nie poprosić. Ja w tym ostatnim, jak zamknąłem te oczy, to po prostu byłem taką krótką rozmowę. Właściwie to zwróciłem się, mając świadomość, że sprawa jest bardzo, bardzo poważna, że po ludzku mogę no, już się nie obudzić tu na tym świecie. Więc po prostu, kiedy zamknąłem te oczy, to poprosiłem Pana Boga o to, żeby dosłownie powiedziałem, Panie Boże, daj mi chociaż 10 lat. 10 lat, bo chciałbym syna wychować. No miałem tam jeszcze szereg takich próśb, żeby załatwić różne sprawy tutaj bieżące, no bo nie powinno się przechodzić na tamtą stronę z niezałatwionymi generalnie sprawami. Chociaż to było natchnienie, o tym nie myślałem, nie kalkulowałem, ale całą tą moją, o tym też nie wiedziałem, całą, jaką wartość ma ta wypowiedź, ale całą moją tą rozmowę zakończyłem słowami, ale niech się nie moja, ale Twoja wola stanie. Później przeczytałem w dzienniczku siostry Faustyny, że takie zdanie się na woli, oddanie swojej woli Bogu, ona dosłownie napisała, wynosi duszę na szczyt świętości, ale kompletnie tego nie wiedziałem. Po prostu przypomniały mi się słowa, które kiedyś ksiądz dziekan Andrzej Rurasz z parafii właśnie świętego Stanisława biskupa męczennika we Wrzeszczu, gdzie byłem ministrantem, mówił do tego małego chłopca, mówił dosłownie do mnie tak, Andrzejku, jak kiedyś będziesz w swoim życiu w sytuacji, w której po ludzku nic nie będziesz mógł już uczynić, to zdaj się na Pana Boga. Po prostu powiedz mu, niech się jego ani moja wola dzieje. I te słowa, o których też nie pamiętałem, przypomniały mi się właśnie w tamtym momencie. Czasami jak mówię jakieś świadectwa, czy czasami jak coś powiem, to nie zwracam uwagi na jakby dzisiejszy teraz efekt, bo wiem, że te słowa czasami są ważne na ten właśnie ostatni moment życia. Ja mówię, że poprosiłem, zobaczcie, to sobie później też uświadomiłem, że tak naprawdę poprosiłem Pana Boga o miłosierdzie, ale może do tego dojdziemy. I w momencie, kiedy powiedziałem, niech się moja wola, a nie Twoja stanie, to w tym momencie no, rozpoczął się, jak ja to mówię, mój osobisty koniec świata dla mnie. Dosłownie zacząłem przechodzić na drugą stronę. W moim doświadczeniu to przejście wyglądało w sposób następujący. Miałem wyraźne odczucia wejścia jakby w mojej świadomości w dany moment mojego życia, wtedy moje te 30 lat i przed moimi oczami z ogromną prędkością. No tam nie ma czasu, ale gdybym miał to porównać czasu, do czasu ja w tym filmie mówię, że to jest kilkanaście, może 15 sekund. Z ogromną prędkością, ale bardzo wyraźnie przeleciało mi moje życie przed oczami. I mówię, dlaczego mój osobisty koniec świata? Dlatego, że w trakcie, kiedy widziałem ten jakby film ze swojego życia, to następowała to też jego wycena, że tak powiem, osąd można powiedzieć. To bardzo ciekawe to złe określenie, to nietypowe, o może tak, doświadczenie, bardzo intrygujące, bo oglądałem swoje życie, jak to mówię, oczami Pana Boga, w tym sensie, że przecież pamiętałem sytuację, widziałem siebie w tych sytuacjach różnych, życiowych, natomiast miałem ukazaną, i to nazywam kryterium oceny, miałem ukazaną, właściwie widziałem, co mną kierowało, widziałem moje intencje, to tylko było mi pokazane, czyli po prostu jak chciałem, co mną kierowało, o tak bym powiedział, jaką miałem motywację w danych sytuacjach. I przy czym kompletnie nie widziałem, nie miało to na tym etapie tego sądu znaczenia, jak wyszło. Tak? Po prostu tylko widziałem swoje intencje. Jeżeli chciałem dobrze, a mówię, wyszło źle, to miałem pierwsze takie było odczucie bardzo, bardzo dobre i to pokazało mi skalę
ja to obrazowo nazywam czasami jak odbicie w prawo, nie? Takie odczucie po prostu na dobrą stronę pokazało mi, jak dobra była ta intencja, w tym sensie, że to było moje poczucie takiego szczęścia, po prostu takiego, takiej szczęśliwości dzisiaj byśmy to, tak byśmy to nazwali, przy czym ciężko oddać ten stan, dlatego że my się tutaj mówiąc szczęście i tak dalej opieramy się na emocjach. Tam te odczucia, no ale nie mamy innych słów, żeby to określić. One mają jakby, one mają nie jakby, one mają inny wymiar, troszeczkę inny wymiar. Drugie odczucie było, druga motywacja, którą zobaczyłem, że tak powiem, którą wyraźnie odczułem, była bardzo, była zła, była niedobra. Pokazało mi poprzez odczucie cierpienia właśnie skalę tego zła, ale one się sumowały. Sumowały się w tym sensie, że pokazywało mi skalę, ale później jakby one się wszystkie razem sumowały. Ja kiedyś myślałem, że właśnie, że Pan Bóg nie jest właściwie takim, przepraszam za określenie, kalkulatorkiem. Myślałem, że właściwie w życiu najważniejsze są te newralgiczne takie momenty, wiadomo, jak chrzest, jak sakramenty, a pozostała część życia właściwie nic nie myślałem, nie zastanawiałem się nad tym. O. Ale nie uważałem, przez to, że się nie zastanawiałem, nie uważałem to za ważne. Natomiast tutaj każda chwila była ważna, bo powiem tak, często tak mówię nawet po ludzku, że Pan Bóg wie wszystko, żeby to jakby opowiedzieć, bo wszystko, cokolwiek zrobimy, to najpierw o tym pomyślimy, najpierw mamy w głowie ten zamysł, co chcieliśmy, tą intencję, nie? Później zrozumiałem, że to jest konsekwencja Bożej Wszechmocy, bo że do nas tak naprawdę, kiedy o tym, na tym myślałem, że do nas tylko ten akt woli i te staranie i te działanie. Powiem tak, to nie jest tak, że tak jak ja myślałem kiedyś, że mówię, że będą tam jakieś uczynki, najważniejsze są te momenty, a później staniemy przed sędzią i on dokona za nas jakiegoś tam wyboru. Nie, że naszą rzeczywistość po śmierci budujemy teraz, w każdej chwili, każdymi swoimi wyborami. Niestety, czasami mówię właśnie niestety, bo przecież tak samo na przykład ważne są. Są czasami sytuacje, w których nie mamy nawet swojego zamysłu, nie wiem, no nie chcemy kogoś sprowokować, nie wiem, za kierownicą na drodze zajeżdżając komuś tam miejsce, no i ten ktoś tam podjedzie na światłach, odkręci w szybę i nawrzuca ci parę rzeczy, prawda? Więcej tej osoby nie spotkasz, no to w sumie bez sensu, nie? Że coś takiego się wydarza, ale wtedy też jest ważne to, jaką zajmiesz względem tego intencję, czy na przykład mu tam coś odkrzykniesz, odbrukniesz, czy tak najzwyczajniej w świecie się za niego pomodlisz. Jak ważna jest ta intencja, to ja bardzo często mówię właśnie o takim jednym przypadku, kiedy właściwie o jednej historii, kiedy to życie od 30 lat cofało się do, no, do punktu, do początku mojego życia. Taka retrospekcja, to przypomniałem sobie taki, to bardzo, bardzo trudny moment, przypomniałem sobie taką historię, kiedy w wieku 7 lat, będąc takim 7-letnim dzieckiem, wiadomo, w tamtym systemie wtedy były łączone klasy, nie chcę wchodzić w to, do mojej klasy przybył taki kolega, z którym się później przyjaźniłem. Kolegowałem się bardzo dobrze, bo przecież on grał w piłkę nożną, ja kibicowałem piłce, jestem kibicem piłki nożnej, więc mieliśmy wspólne też tematy i znajomość. Ale wtedy na tych, na krótkiej przerwie, bo on przyszedł z taką swoją, wiecie, dziecięcą bandą, no tak bym to nazwał, każdy to miał do naszej klasy, ja po prostu mu na krótkiej przerwie paroma kopniakami pokazałem, kto będzie rządził w klasie. Wiadomo jak było. Czy na meczu, czy kiedyś, jak to za komuny, dochodziło do walk ulicznych, do rzucania kamieniami, no tak po ludzku wiele było gorszych czynów, ale z nich wszystkich odbierałem jakby takie, taką formę usprawiedliwienia, jakby ktoś stał mi usprawiedliwiał, on nie chciał, chciał dobrze, ktoś go sprowokował i tak dalej, i tak dalej. A tutaj poczułem, no używając tamtego czasu, z tych 15 sekund, jedną sekundę, ogromnego cierpienia, niewypowiedzianego cierpienia. To dosłownie, nie wiem jak to powiedzieć, przecież byłem poza ciałem, prawda? Widziałem swoje operacje z perspektywy sufitu i tak dalej, nie ma czasu o tym mówić. Ale to było takie cierpienie, jakby wrzucić, wrzucono mnie w ogień, w który dodatkowo mnie nie spalał. Myślę, że to jest takie, to była tylko chwila. To było tak, raz rosło to odczucie, następne było już
jakby neutralne, niepozytywne, ale myślę, że gdybym był wtedy w ciele, to w tej jednej sekundzie pękłoby mi serce z bólu. Po prostu. Ja nie jestem w stanie oddać tego skali tego cierpienia. Powiem tak, no, ja leżałem na intensywnej terapii 2 miesiące, w związku z tym, że nie było czasu mnie wszywać, bo ta wątroba pękała, rozpadała się, więc leżałem otwarty na serwetach. Kto wie, jaka to jest skala bólu? Po 2 miesiącach, bo nie można było mnie przerzucać na łóżku, w związku z tym, że był otwarty. Miałem takie odleżyny na głowie i na plecach i innych miejscach, że właściwie moja siostra chciała mi po tych 1,5 miesiąca poprawić głowę na poduszce. To złapała mnie za kość czaszki. Ja się musiałem nauczyć chodzić, mówić. Niezliczona ilość tam różnych zabiegów, starań lekarzy. Po ludzku można powiedzieć cierpienie, ale ja go nie diagnozuję teraz jako cierpienie. To jest coś, co było łaską tak naprawdę. Jeżeli ktoś mi mówi, Andrzej, dzisiaj po tych iluś latach, co to jest cierpienie, to ja nie mówię o tym. Ja właściwie z radością, jak idę teraz do szpitala, to się właściwie patrzę z perspektywy, mogę coś ofiarować. Nie? Jeżeli ktoś się pyta, co to jest cierpienie, to powiem, ta jedna sekunda. Ta jedna sekunda to jest coś, to jest niewypowiedziane po prostu cierpienie. Nie wiem, ja to mówię często, że no bardzo wzmogło się u mnie nabożeństwo za dusze czystowe. Staram się właściwie codziennie czynić jakieś akty z własnych, jednoczyć to z ofiarą Pana Jezusa i ofiarować właśnie za duszę cieszyć. Ale zobaczcie, jak ważna była intencja, bo po ludzku nic się nie stało. On nie miał nawet siniaków. Nie był wezwana pani dyrektor, nic. Po prostu ja o tym zapomniałem. On zapomniał. Nic, kompletnie nic. A tutaj ten ogień, bo ja nie znalazłem w tej sytuacji żadnego usprawiedliwienia, bo jedyną moją motywacją była czysta dziecięca pycha. Ja będę rządził w klasie. Ja. Tylko to. Powiem tak. Czasami myślimy, że jak dzieci są małe i umierają jako małe dzieci, że właściwie no nie należy się za nie modlić, bo to po ludzku nic złego nie uczyniły. Nie tak jest po Bożemu. Nie tak jest po Bożemu. Ta jedna chwila właśnie tej dziecięcej pychy to niewyobrażalne cierpienie. I za chwilę, bo przecież to było już 7 rok życia, czyli tak znowu używając, przepraszam, tej obrazowej przestrzeni czasu, za te kilka jakby sekund, za dany moment zrozumiałem, że umarłem. Świadomość tego, że umarłem, to nie jest jakieś, nie wiem, nicość czy doświadczenie, chociaż ja czasami jak słyszałem jak taką osobę, która mówi, a ja tam byłem i tam nic nie ma. Nie? Ja mówię, no to jakby tam nic nie było, to byś nie wiedział, że tam nic nie ma. Nie? Po prostu byłeś w ciemności, nie miałbyś żadnego doświadczenia. Nie? Na tej zasadzie. Ja po prostu, moja świadomość, że umarłem, wzięła się z tego, że wyszedłem przez podłużny, jasny punkt swoich narodzin. Niektórzy to kojarzą może z tunelem. Ten punkt był taki jasny, ten punkt narodzin, to wchodzi się jakby w taką, no w ten podłużny punkt i na końcu jest właśnie, no ten moment narodzin to taki moment, no określiłbym to światła. Ja zrozumiałem, bo mówię, aha, to całe życie mi przeleciało, wyszedłem z niego i powiem tak, że to kolejna rzecz, którą nie jestem w stanie oddać. Będę może skracał trochę tą wypowiedź, ale no wiemy, każdy z nas jest, lubi się usprawiedliwiać, czasami, no właściwie nawet okłamywać. Nie? No przecież to ciekawe, że zanim zaczniemy kogoś okłamywać, najpierw musimy okłamać siebie. Nie? No, ale to inne doświadczenie. Natomiast każdy by się w jakimś sensie usprawiedliwiał i rozumiał swoje motywacje, ale powiem szczerze, że ja znalazłem się znowu w drugim stanie, kiedy przeszedłem przez jasny punkt narodzin. Poczułem się niesamowicie szczęśliwy, ale to znowu, ja mówię tutaj po ludzku o emocjach, tak? Ja po prostu znalazłem się we wszechogarniającej mnie miłości. I ja w książce mówię, że i w tym filmie, że za chwilę przyszło do mnie coś, co nazwałem prawdziwe szczęście. Prawdziwe szczęście, czyli doszła do mnie świadomość, że ten stan się nigdy nie zmieni. Że po prostu miłość, z którą się spotkałem, tą usprawiedliwiającą mnie miłością, dlatego mówię, że ja bym, widząc swoje niektóre wybory, czym się kierowałem, naprawdę wstyd mi było za nie. Ja bym się dużo gorzej ocenił. Ja bym się dużo gorzej ocenił. I to poczucie właśnie zanurzenia w tej miłości, która
no nie jest miłością, jaką znamy, no bo jeżeli nawet kochasz kogoś całe życie, no to podlega jakiejś emocji, masz mniejszy humor, powie ci dwa słowa i tak dalej, a tamta miłość jest po prostu taka sama, stała i niezmienna, jest po prostu stanem, jest czymś niezmiennym. Ja wiem teraz, że Bóg jest miłością. I tutaj wracając właśnie do tego punktu, dopiero też to później przemyślałem, że tak naprawdę w tym moim ostatnim słowie przed wyceną tego życia ja tak naprawdę poprosiłem o miłosierdzie w tym sensie, że jeżeli zwracasz się do miłości, niech się twoja, a nie moja wola dzieje, no to co możesz dostać? Tylko owoc tej miłości, czyli miłosierdzie. Mówiąc summa summarum, Pan Bóg jest, przepraszam, że tak powiem, to też jest sprawiedliwość, takim kalkulatorkiem, że wszystkie intencje są ważne, ale odwołanie się do Bożego miłosierdzia, mówiłem o tym ostatnim momencie, to ja to tak często mówię, jakby ten wynik naszego życia był wzięty w taki kwadratowy nawias i z przodu postawiony plus. Z tego wyniku w nawiasie trzeba będzie się wypłacić i to jest właśnie czyściec, który też jest objawem Bożego miłosierdzia, Bożej miłości, bo przecież gdybyśmy się nie oczyścili z tych konsekwencji własnych wyborów, ta najważniejsza już jest oczywiście wzięta, to ta śmierć wieczna, to nasz Pan ją na krzyżu wziął za nas zapłatę, tutaj się wypłacił tej sprawiedliwości. Też zrozumiałem właśnie, że ostatnio nawet to do mnie dotarło, że dlatego miłosierdzie jakby przekracza sprawiedliwość, dlatego że sprawiedliwości stało się zadość. Da się na krzyżu, nie? Że tu już Bóg jakby sprawiedliwość tam się dokonała. Ta karą za grzech właśnie jest śmierć i ta śmierć, ta śmierć się dokonała i dzięki temu możemy dostąpić tego miłosierdzia. I powiem tak, że w tym momencie, kiedy właśnie znalazłem się w tej wszechogarniającej miłości, no to też nie chcę o tym opowiadać, ale widziałem rozpacz mojej rodziny, bliskich, mówiąc szczerze, byłem zdziwiony w tym sensie, że mówię, jeju, przecież ja tu jestem przeszczęśliwy. I zacząłem, oddalałem się od tego, szedłem jakby w ciemniejszą przestrzeń, ale nie w ciemność, tylko w tym sensie, że oddalałem się od tego jasnego punktu narodzin. Właściwie to poczułem się w takim nurcie. Miałem świadomość po prostu, jak to mówię w tym filmie, że wracam do domu, tam skąd przyszedłem, że to życie to tylko ten moment, te kilkanaście sekund. Mówię, wow, jak dobrze, że w ostatniej chwili po prostu zawołałem. Byłem, no niewyobrażalnie, no, nie potrafię tego oddać, naprawdę, tego odczucia, bo to są wszystko eufemizmy. Szczęście, no ja to czasami mówię, co mam powiedzieć, szczęśliwości, no radość, radości, to zupełnie jest przepaść, przedział, nie? To zupełnie inna skala, bo to już nie emocji, nie? Tylko doświadczenia. I wtedy zacząłem, ja się nie zdążyłem pożegnać i wtedy zacząłem prosić Pana Boga o to, żeby mi pozwolił na chwilę powrócić. Tylko na chwilę już wtedy. Ja już nie chciałem wracać, nawet na te 10 lat, kompletnie nie. Tylko po prostu chciałem, nie zdążyłem się pożegnać. Chciałem na chwilę przyjść i poprosić, żeby mi pozwolił się. Chciałem im powiedzieć bliskim, żeby oni nie płakali, nie rozpaczali, że jestem szczęśliwy, że właściwie ta rozpacz tak naprawdę... Teraz też mam tego świadomość, że my zajmujemy się sobą, nie? Jak ktoś odchodzi, a nie tamtą osobą. I ja chciałem i uważałem, że skoro dostałem więcej, zostałem usprawiedliwiony z tak kiepskich niektórych moich wyborów, czyli dostałem taką nagrodę, na którą nawet we własnej ocenie nie zasłużyłem. Dlatego też właśnie to mi gra, że to jest wszystko łaską. To później też właśnie czytając, jak czytam, że to jest łaską, jesteś z Bami, mówię, no tak, no przecież łaską, przecież nie zasłużyłem na to kompletnie. Samym się, mówię, gorzej ocenił. I sądziłem, że skoro zostałem usprawiedliwiony, czyli dostałem więcej, to co dopiero taka dobra intencja, jak pocieszenie bliskich, że na pewno tą łaskę otrzymam. Ale tam już właśnie wtedy, to co mówiłem, ten ostatni moment, tam już moje prośby nie były skuteczne, nie miały żadnego znaczenia. I jak to mówię, w filmie w pewnym momencie zacząłem zbliżać się do drugiego źródła, no może już nie światła, tylko blask, o tak bym to nazwał, bo to białe takie światło. Ja w filmie to mówię, że te promienie, które szły w moją stronę, szły prostopadle i najpierw były jak główka od szpilki. I kiedy właściwie znalazłem się w tym blasku, ale w tym sensie się znalazłem, nie byłem w nim, w tym sensie się znalazłem, że mnie już ten blask otoczył, ale nie widziałem centrum, jasno, źródła tego blasku, prawda? Właściwie nie widziałem wyraźnie, nie? W tym znaczeniu osoby
Pana Jezusa. Myślę, że, znaczy, jestem przekonany, że to jest Pan Jezus, ale to dlatego, że za chwilę właśnie, wtedy, kiedy tam się znalazłem, to poczułem, to też dziwne doświadczenie. No, byłem poza ciałem, a miałem takie odczucie, jakby mi ktoś dmuchnął w twarz. Nie wiem, jak to nazwać. Pamięć mam swojego ciała. No, nie, naprawdę nie wiem, jak to określić. I za tym podziewem przyszedł taki, ja to w filmie nazywam brzęczeniem, ale to był taki szum modlitewny. To jest tak jakby, a modliło się, jak się później dowiedziałem, bardzo wiele osób, bardzo setki osób tak naprawdę, więc to tak jakbyśmy na zasadzie Panie Janie tego wiersza ustawili wiele osób jeszcze z różnym tekstem i ogólnie wychodzi taki szum i z tego szumu właśnie wyłaniały się pojedyncze modlitwy, często z obrazem zdrowaś Mario, łaskiś pełna i tak dalej, i tak dalej. I te modlitwy mnie natychmiast cofnęły. Przy czym nie cofnęły mnie przez punkt narodzin 30 lat i tak dalej, tak? Nie odbyłem tej drogi w drugą stronę, tylko bezpośrednio na intensywną terapię. I w pierwszej chwili pomyślałem, że po prostu te modlitwy wyjednały mi tą łaskę, którą sam nie mogłem uprosić, powrotu na chwilę. Jak się obudziłem, to już nie słyszałem tego szumu modlitewnego. Jakby tamta rzeczywistość, percepcja nie dochodziła do mnie. Aha, a jeszcze wracając, jakby odchodząc z tego źródła światła, usłyszałem właśnie głos Pana Jezusa, jak mówię, przez ten blask, nie widziałem wyraźnie jego postawy, jak to mówię, jak na obrazie, ale usłyszałem jego głos, wiedziałem, że do niego należy. To było wyraźnie powiedziane, dlaczego mi nie zaufacie, dlaczego mi nie zawierzycie, dlaczego mi nie zaufacie, dlaczego. Ja byłem wtedy, ja nie rozumiałem tego. Ja w momencie, kiedy doświadczyłem, uświadomiłem sobie, że miłość, której jestem zanurzony, to nie jest, to jest stan, po prostu tak będzie, to mnie to wprawiło w uwielbienie. Ja wtedy sobie pomyślałem, mówię, jak ja Ci nie wierzę, nie ufam, jak ja Cię wielbię. Ja znajdowałem się już w stanie uwielbienia Jego. Ja teraz wiem, że to jest po prostu na dzisiejsze doświadczenie i nie tylko dla mnie. Ten głos, dlaczego mnie zaufacie, nie zawierzycie. Ale jak się obudziłem, to myślałem, że budzę się tylko na chwilę. I za chwilę znowu straciłem kontakt tutaj z tą rzeczywistością. Zniknęła mi ta percepcja słuchu, wzroku. I znowu zacząłem słyszeć ten szum. Ale on był cichszy niż w momencie, kiedy mnie cofał do życia. Jakby znowu szedłem w tamtą stronę, szum ten modlitewny narastał, narastał i znowu mnie wypychał do życia. I za każdym razem ja przychodziłem kilkanaście, właściwie to na takim kilkanaście dość głęboko, raz już znowu byłem bardzo blisko źródła tego blasku. I za każdym razem widziałem, słyszałem właśnie te obrazy, modlitwy, msze święte, przecież obrazy z mszy świętych, to też niesamowita moc. Modlitwy zanoszone przez Maryję, to pomyślisz, a, to nie da się tego opowiedzieć. Tak po ludzku to powiem tak, że to wyglądało w ten sposób, że po prostu on umiera, nie? I wszyscy zdrowaś Maryjo, i modlitwa i msze święte i tak dalej. Obudził się, wszyscy przestawali się modlić, ten szum stał się cichszy. Ja znowu w tamtą stronę, komunikat, że znowu źle, że umiera i tak mnie bujali właśnie, no jak ja to czasami mówię, jak tego robaka na spowiedzi wkładali, wyciągali. No taka jest siła modlitwy, mamy tutaj wszystkie narzędzia. Kryterium jest miłość. To naprawdę też nie chodzi o to, jak wiele osób się modli. Przecież nie mamy gwarancji, że nawet jedna modlitwa nie została wysłuchana. Tam się liczy tylko miłość. To też później właśnie niedawno do mnie dotarło, że przecież z trzech cnót, wiara, nadzieja, miłość. Wiara przestanie być wiarą, jak tego doświadczymy. Nadzieja się wypełni i co pozostanie? Miłość. Pozostanie miłość. To tak w skrócie, bo i tak chyba... Tak, bo ja też prosiłem, żeby, bo ta historia ma swój dalszy ciąg, ale żebyśmy teraz ją tutaj zawiesili. Ja mam tylko takie pytanie, czy w tym przebywaniu po drugiej stronie miał Pan również, czy widział Pan innych ludzi, którzy są tam? Nie, natomiast za którymś razem, jak przychodziłem, usłyszałem właśnie głos mojej mamy. Wyraźnie odczułem, że ona tam się znajduje, bo mama w tym czasie przebywała w Grecji, tam umarła i wszyscy sobie tak umyślili, że w związku z niestabilną moją sytuacją, żeby mnie nie informować, żeby się nie załamał. Ja po prostu usłyszałem, odczułem ją, nie widziałem jej znowu, w sensie nie spotkałem się tak face to face. Może inne osoby mają takie doświadczenia. Ja nie miałem, w sensie takiego spotkania, ale słyszałem właśnie jej głos, jak ona mnie właściwie wołała, bo ja miałem takie odczucie, żeśmy się jakby mijali. Mnie modlitwy wypychały,
a ona szła w tamtą stronę i tak jakby odczuła też ona moją obecność i zaczęła mnie wołać, nie? Wołała mnie po grecku. Ja nie znałem języka greckiego i właściwie to, to moja siostra tak na tym filmie też opowiada, że ja ona przyszła kiedyś do mnie i ja mówię, że mama nie żyje, a ona mówi, co ty mówisz do mnie, nie? I ja tym głosem takim, jak ona powiedziała, zmienionym, zacząłem jej mówić, powtarzać to, co słyszałem w języku greckim. Andrzej coś tam i tak dalej, już dzisiaj tego przecież nie pamiętam, bo nie miałem tego wyryte, wtedy to było świeże doświadczenie. I ona odwróciła się i wybiegła. Potem mi powiedziała, że zatrzymała się 300 metrów za szpitalem, dopiero przestała biec, bo ja po prostu do niej mówiłem, Andrzejku, Andrzejku, kochanie moje, co się z tobą dzieje, gdzie jesteś? Mama mnie po prostu wołała, odczuła moją obecność. I to ciekawe takie doświadczenie, że ona właśnie mówi, co nią wstrząsnęło, że po kilku dniach zadzwoniła tam do Grecji, do takiej Greczynki, która była przy śmierci mamy, bo moje siostry tam jeździły do Grecji, do mamy i one jakby tam znały te osoby, ja nie znałem. I ona się pytała, jakie były ostatnie chwile mamy, a ta Greczynka taka zdziwiona mówi do niej, ona jakiegoś Andrzejka wołała. I powtarza i powtórzyła jej słowo w słowo po prostu to, co ja jej powiedziałem, że to były ostatnie słowa mamy. Nie? No więc takie doświadczenie, jeżeli chodzi o osoby zmarłe. A czy na przykład takie dość, czy będąc po tej drugiej stronie, widział pan też siebie, jakąś swoje, czy to było tylko jakby świadomość i widzenie rzeczywistości jakiejś, czy też swoje własne, no, chcę powiedzieć ciało, ale samego siebie. Nie. Ja miałem wyraźne odczucie, że jestem poza ciałem, przy czym mówię to dziwne, bo miałem pamięć ciała, ale jakby nie widziałem tego ciała swojego w sensie przemienionego. Nie potrafię tego powiedzieć, bo to też na przykład doświadczenie takie, że tam, gdzie powinienem mieć ręce i czoło, to takie snopy, jak magnesy, które mnie w tym takim prądzie jakby ciągnęły, że nie do przegapienia. Ja to kojarzę z sakramentem namaszczenia chorych, dlatego że ja jakby nie byłem tego świadomy, a później mi powiedziano, że mi go udzielono. Ale tego nie wiem, to jest moja rozumiem, refleksja. Rozumiem. Jakby nie ma, dobrze. Nie ma tego. Zawieźmy teraz tą historię, bo mówię, ona ma swój ciąg dalszy i do niej wrócimy. A teraz ja tu zrobię małe przemeblowanie, tylko żebym czegoś tutaj nie pomieszał. A zrobimy tak, żeby wyświetlić. Dobrze, jest mamy. Przepraszam, jeżeli za długo trochę mówiłem, ale to... Bardzo dziękuję za to świadectwo. Ja je słyszę już któryś raz i za każdym razem mnie buduje. Zanim pójdziemy, a właśnie, żeby tu właśnie teraz nie przegapił, a propos świadectwo jeszcze pana Andrzeja, bo tu w trakcie padło pytanie, nie wyświetlałem komentarzy, żeby nie wprowadzać tutaj rozproszenia. Jest pytanie, gdzie można obejrzeć film o panu Andrzeju i jego historii? I to jest, tak, po pierwsze, w komentarzu w opisie do tego live'a jest również link do książki z płytą po drugiej stronie życia. Zresztą ktoś przytomnie zauważył też w komentarzu, że wystarczy wpisać w Google'ach czy na YouTubie Andrzej Dufek i wyświetli się wszystko. Więc to jest najprostsza droga, ale link również do książki z filmem jest. Myślę, że jakby gdzieś tak poszukać, bo przecież niekoniecznie chodzi o to, żeby kupował ktoś książkę, chociaż książka w połowie z modlitewnikiem, bo tam umiejscowiliśmy też różne objawienia Pana Jezusa i nie tylko oczywiście, ale to zostawmy. Chodzi o to, że wiem, że na przykład TVP Kraków kiedyś wypuszczał jeszcze też jako kontrapunkt, więc gdyby to tam gdzieś znaleźć, zlinkować, to można by było obejrzeć. My nie zastrzegamy tego filmu, nie ścigamy nikogo, kto go tam edytuje, jakby no, nie działamy marketingowo, nie o to w tym wszystkim chodzi. Więc myślę, że gdyby ktoś tam się bardzo mocno postarał, bo wiem, że były problemy, to przez jakiś czas był on możliwy i dostępny także do obejrzenia gdzieś na YouTube. W książce jest trochę więcej, ona też w połowie jest, no dobrze, zostawmy to. Tak, ja osobiście gorąco polecam książkę. No, jeżeli ksiądz poleca, to po prostu, więc mamy tam wszystko. Cała ta historia jest opisana w szczegółach. Dobrze, to teraz. Aha, przepraszam, jeszcze nie w ten sposób, bo jeszcze
Teraz tak, ja do księdza Wiktora najpierw z takim pytaniem rozgrzewającym, bo pytanie moje jest takie, bo to temat jest pasjonujący, tak, tego życia po życiu, życia po śmierci. Sam pamiętam, jak w okresie, nie wiem, licealnym zaczytywałem się książkami, dokładnie o takim tytule, Życie po życiu i Życie po śmierci. Nie pamiętam już specjalnie treści, ale to zawsze było o tym samym, prawda? O tym właśnie. Moody. Tak, zawsze o tym przejściu. Więc ja chciałem zapytać, skąd u księdza zainteresowanie tym tematem aż takie, żeby napisać na ten temat śledczą książkę. I to, jak się okazuje, zdaje się, to jak ktoś zna inne tytuły, to prosimy też o informacje, ale być może jest to jedyna taka pozycja na rynku napisana z punktu widzenia katolickiego. Więc po pierwsze, skąd takie zainteresowanie? Znaczy, ja myślę, że nie będę specjalnie odkrywczy, bo też właśnie w liceum się zacząłem interesować tym tematem. Dlaczego? Bo w pewnym momencie, kiedy byłem nastolatkiem, tak, zadawałem sobie podstawowe pytania, skąd jestem, dokąd zmierzam. No i szukałem odpowiedzi, czy jest życie po śmierci. I w tych poszukiwaniach oczywiście sięgałem do Pisma Świętego, do Ewangelii, ale również właśnie do takich książek, które faktycznie wydawały się nastolatkowi bardzo fascynujące, które no, były takie namacalne, realne. No i gdzieś bardzo dziękuję za te komentarze. I gdzieś mi to tam gdzieś w tyle głowy zostało. I kiedy rozeznałem swoje powołanie do kapłaństwa, to poszedłem do seminarium, to pomyślałem, że ten temat chciałbym zgłębić właśnie od strony teologicznej, tak? Bo to, że na rynku są książki najczęściej new age'owskie, czasami protestanckie, gdzie są zebrane relacje pacjentów. W nim też, nawiasem mówiąc, jest ogromny bałagan. To znaczy, ktoś mówi, że ja mam bliskie doświadczenie śmierci, ale tak naprawdę, jak rozmawiałem z takimi ludźmi, się pytam, okej, ale przedstaw mi proszę dokumentację medyczną, tak? Czy przeżyłeś, tak jak właśnie pan Andrzej, tak? Że był 2 miesiące na IOM-ie. Jak przedstaw, nie, ja nie miałem takiego doświadczenia. Ja po prostu czułem, że umieram i miałem wtedy wizję. Tak? I kiedy się czyta te materiały, gdzie nie ma dokumentacji medycznej, no to tam są potworne herezje. Do czego zmierzam? Że w pewnym momencie, kiedy zacząłem studiować teologię, chciałem je porównać, tak? Sprawdzić, czy... No, zadałem sobie pierwsze pytanie, a co na to Kościół, tak? Bo przeczytałem ileś książek na ten temat. Okej, bardzo ciekawie to wszystko brzmi, ale co na to Kościół? I faktycznie trudno, no nie znalazłem opracowań książkowych. Gdzieś tam znalazłem artykuł, nie pamiętam teraz czasopisma, gdzie pojawił się ten temat. Kilka miesięcy temu też się gdzieś tam pojawił jeden jakiś artykuł, ale generalnie oficjalnego stanowiska Kościoła rzymskokatolickiego na ten temat nie ma i również nie było jakichkolwiek opracowań. No i stwierdziłem, no to w takim razie sam zbadam ten temat. No i się zaczęło to logiczne. Jest nisza rynkowa, to trzeba wskazać. Tak, dla własnej ciekawości, ja więc pewnie pobudki egoistyczne, pan Andrzej by powiedział, że pewnie to nie najlepsza motywacja, ale też w jakiś sposób, żeby wzbudzić swoją wiarę, to na pewno, ale dla mnie takim niesamowitym umocnieniem, bo książka powstała na podstawie pracy magisterskiej, dla mnie takim niesamowitym, do dzisiaj takim wstrząsającym doświadczeniem, które mi twierdziło, że ja się mam tym zająć, w sensie takim naukowo-teologicznym, jest moment, kiedy ja postanowiłem, no mam ten temat, jakąś tam książkę przeczytałem na ten temat, ale najfajniej byłoby, najlepiej spotkać się z tymi ludźmi. I sobie myślę, no dobrze, jak ja znajdę człowieka, który na przykład ma takie doświadczenie, tak? Więc postanowiłem, gdzie szukać? No w internecie, tak? Bo to jest najprostsza droga. I pamiętam, wtedy byłem klerkiem 4. roku. Napisałem na różnych portalach internetowych O, bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Ja przepraszam, że tak się rozpraszam, bo po prostu jak widzę. No takimi komentarzami to ja wyklejam, mnie rozpraszam. Tak. Dziękuję serdecznie. Kiedy zacząłem szukać tych ludzi w internecie, pamiętam we wtorek, to był wtorek, tylko to pamiętam.
Napisałem na różnych portalach różne takie posty z prośbą, żeby takie osoby się do mnie zgłosiły. No do dzisiaj się do mnie nikt nie zgłosił z tych postów, ale w czwartek, czyli tak 2 dni później, do mojego domu, do seminarium, zastukała pani z takim dylematem, że przeżyła bliskie doświadczenie śmierci i chciałaby porozmawiać z księdzem na ten temat, czy swoją osobistą wiarę, tak, może opierać na swoim doświadczeniu. A więc bardzo dojrzała postawa, tak, że chciała ten temat omówić z księdzem. Wtedy poprosiła o rozmowę o mojego ojca duchownego, który równocześnie był promotorem mojej pracy magisterskiej, czyli ojca Jana Uchwata. No i wtedy ojciec Jan mnie zaprosił na rozmowę i, no i dla mnie to było niesamowite, że po 2 dniach pacjent po bliskim doświadczeniu śmierci zastukał do moich drzwi i mam pierwszego. Dla mnie to i słowa, które ta pani powiedziała, były właśnie takie, jak to dobrze, że ksiądz zajął się od strony katolickiej tym tematem, bo ja to doświadczenie miałem 20 lat temu i przez 20 lat nie wiem, co na to Kościół rzymskokatolicki. Więc to było jedno z pierwszych zdań, które wypowiedziała do mnie. No więc jak ja to usłyszałem, to już wiedziałem, że muszę się tym tematem zająć. No i tak to się zaczęło. Ta pani, powiem w 2 zdaniach historię, bo też jest piękne świadectwo, jak pan Andrzeja. Ta pani została w trakcie porodu uznana za zmarłą, bo wykrwawiła się. No i obudziła się w przyszpitalnym prosektorium pod prześcieradłem. No i dała jakieś tam oznaki życia, w końcu ją tam uratowali. Miałam imię, straszę, bo ta historia jest znacznie dłuższa, ale chciała zweryfikować, czy jej doświadczenie jest prawdziwe. I pamiętała z tego doświadczenia, jak widziała siebie z lotu ptaka zegarek w sali operacyjnej. I zapamiętała godzinę, to chyba była 19:15. No i później stwierdziła tak, no jak ja mam zweryfikować, czy to doświadczenie jest prawdziwe, a nie jest wytworem mojej wyobraźni. No porównam tą godzinę z aktem mojego zgonu, który został mi wypisany. No i porównała godzinę, którą widziała z lotu ptaka, tak, spod sufitu, z aktem własnego zgonu. No i godzina się zgadzała. Więc miała takie potwierdzenie, że to doświadczenie jest pewnie prawdziwe i co na to Kościół katolicki. No i tak to się zaczęło. No i później poznałem między innymi pana Andrzeja i parę jeszcze innych osób. No i tak to się zaczęło. Tutaj jest, bo ja nie powiedziałem jednej rzeczy. Kiedy się umawialiśmy przez naszego wspólnego znajomego, księdza Roberta Hecyga, bo ja też nie znałem księdza. Serdecznie Roberta. Pozdrawiamy, jeśli nas ogląda. Tak, odsłuchuję, nie na bieżąco, ale później odsłuchuję. To jest taki dobry duch tego naszego kanału Kuchni Zwycięzców. To właśnie dzięki niemu dzisiaj też to spotkanie, bo skontaktował nas, zasugerował taką rozmowę. Ja się oczywiście bardzo chętnie na to zgodziłem, ale kiedy już zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i się umawiać na to spotkanie, to się okazało, że to ta informacja dla tych, którzy są na kanale Prowadzi Mnie Jezus, że mniej więcej pół roku temu ksiądz Wiktor tam gościł, mówi, a Robert z Kassa, tak, pamiętam. Nie? I to właśnie, mówię o tym nie przez przypadek, bo Robert właśnie tutaj wpisał też komentarz z podziękowaniem właśnie dla pana Andrzeja za świadectwo. Ale też właśnie ja to oglądając tą rozmowę z Robertem, też widziałem właśnie tą informację o tych książkach, które były rozdane i rzeczywiście one wtedy też robiły furorę. Także tutaj też pozdrawiamy, Robercie, ciebie, dzięki ja za... bardzo serdecznie również pozdrawiam i oczywiście prośbę zrealizujemy. Także też tą rozmowę ja polecam, jest na kanale Prowadzi Mnie Jezus, wystarczy wpisać w przeglądarce na YouTubie, wpisać ksiądz Wiktor Szponar, Prowadzi Mnie Jezus i ta rozmowa się na pewno wyświetli. Tak, to jest piękne, że temu naszemu spotkaniu przyświecają dwie wspaniałe osoby, bez których jakoś nas połączyły. Tak, my się nie znaliśmy wcześniej, ale mamy właściwie dwóch wspólnych znajomych, prawda? Tak, Roberta, no to właśnie, którego... tak właśnie prowadzi Jezus. Dokładnie to chciałem powiedzieć. To właśnie miała być puenta, którą wyjąłeś Jezus. Dokładnie, przepraszam. Tak. A to znaczy właśnie, i to jest jedność. Duch, to... W niedzielę było to, chyba w niedzielę było właśnie czytanie z dzieł apostolskich o duchu jedności. No więc mamy tego przykład. Dobrze, księże Wiktorze, ja muszę o to zapytać, bo to jest taka rzecz, która jest, znaczy to jest jakaś taka
jakieś moje autentyczne pytanie, które w sobie noszę, bo z tymi doświadczeniami, ja, żeby było jasność, absolutnie ich nie kwestionuję, bo to jest za dużo takich punktów właśnie twardej weryfikacji, które mówią o tym, że to się naprawdę wydarzyło, tak? Czyli takich właśnie, chociażby teraz jak rozmawiamy, potwierdzenie godziny, bo to potem tutaj pan Andrzej o tym nie wspominał, ale są takie wydarzenia, tak, które w trakcie tej historii miały miejsce, nie ma bata, po prostu to nie można było zapamiętać z poprzedniego okresu, w żaden inny sposób się dowiedzieć, tylko w trakcie tych wydarzeń to było, czyli była ta świadomość. Ale co to tak naprawdę jest? Czy to się dzieje w mózgu tej osoby, która jakby jest na pograniczu życia i śmierci, tak? Bo to nawet ma swój termin, doświadczenie bliskie doświadczenie śmierci, czy bliskie czy doświadczenie, tak, bliskie śmierci, coś takiego NMD, tak, tak, po angielsku. Czyli jakby to też sama nazwa już sugeruje, że to nie jest śmierć, to jest coś, ocieramy się o to doświadczenie. Więc co to tak naprawdę jest? To jest jakaś chemia w mózgu, czy to jest jakaś wizja, która się wytwarza? Czy to jest jakieś takie doświadczenie, które można porównać z doświadczeniem mistycznym, ale takim, które no, dzieje się w świecie po tej stronie, prawda? No bo mistycy nie przechodzą na drugą stronę. Jeżeli nawet widzą jakieś obrazy, czy jakieś mają jakiś dostęp do tamtej rzeczywistości, czy też jest to rzeczywiste przejście na tamtą stronę? I pytam dlatego, że nie umiem sobie tego poukładać właśnie w świetle nauczania Kościoła, i to nawet nie tylko Kościoła katolickiego, ale to jest wyznanie wiary wielu kościołów, kiedy my mówimy, że wierzymy w zmartwychwstanie ciała, tak? Czyli mówimy o tym, że to nasze ciała zmartwychwstaną do tego życia po drugiej stronie. I to właśnie, bo to się powtarza za każdym razem, tak? Bo to ciało zostaje po tej stronie, duch przechodzi na drugą, ale jest jednak jakieś doświadczenie. Jak to posklejać, tak właśnie z czym to jest i czy to jest jakiś wstępny, jakieś doświadczenie wstępnego sądu, tak? Bo to też wiele osób mówi o tym, że spotykają bliskich z rodziny, sąsiadów, już po tamtej stronie. Tak, czyli słynny tam jest film jakiś, z życia na przykład. Tak, tam jest jakieś życie, tak? Czyli co, nie czekają na ten sąd, kiedy Pan Jezus wróci i zmartwychwstaną nasze ciała na sąd? Jak Kościół na ten temat? Co Kościół mówi na ten temat? Tutaj jest bardzo dużo wątków. Nie? Bardzo dużo wątków. Tak, czy mamy czas do czwartej nad ranem? Ja mam. Jestem pewien, że tu się znajdzie ekipa takich, co i do szóstej będą siedzieli i słuchali, bo temat jest taki na nocne posiedzenie. Tak, tak. To jest naprawdę dużo wątków. Może pierwsza rzecz, to właśnie to jest prawda, że my to co mówimy w wyznaniu wiary, ciała zmartwychwstanie. I to było właściwie przedwczoraj w niedzielę, Ewangelia, tak? Pan Jezus się pojawia w ciele uwielbionym, tak? Czyli to nie jest dokładnie to samo ciało, które zmartwychwstało. Przepraszam, to ciało... Które było w grobie. Tak, dokładnie. Włożone do grobu. I tak, i nie, tak? Bo zobaczmy, co my wiemy z Ewangelii na temat tego ciała, którym zmartwychwstaniemy. Z Ewangelii wiemy to, że uczniowie mają problem, żeby go rozpoznać. Pana Jezusa. Wiemy to, że Pan Jezus przechodzi mimo drzwi zamkniętych, tak? Czyli jakby niby nie brak materii, tak? Bo przenika przez drzwi, prawda? Ale z drugiej strony przecież święty Tomasz go dotyka w rany. Mówi sam Pan Jezus, dotknijcie mnie w rany. Pan Jezus je z nimi posiłek. Tak? Co więcej, później nad Jeziorem Galilejskim Pan Jezus przygotowuje kolację przy ognisku, prawda? Je pieczone ryby, a więc przyjmuje pokarm, a jednak przenika przez drzwi, prawda? Więc ten temat jest dużo, dużo bardziej szeroki, więc tylko zaznaczam, że wierzymy w ciała zmartwychwstania, choć nie będzie to i tak trochę nasze ciało, to które znamy, ale tak to jest ciało uwielbione. Święty Paweł o tym bardzo dużo pisze. No więc ja się tu uśmiecham, właśnie sobie przypominam ten opis Pawła, który mówi, no ale i próbuję jakoś w słowa ubrać, tak to co Pan Andrzej mówił, no to możemy sobie w te ludzkie słowa próbować
te doświadczenia z tamtej strony ułożyć, no i szczęść Boże, tak? No bo to... Krzyżyk na drogę. Słów brakuje w języku człowieka, żeby to opisać. Nieraz do ludzkich doświadczeń przecież nam brakuje takich tu ziemskich, nie? Brakuje nam słów opisu, a co dopiero do doświadczeń zupełnie innego wymiaru, więc ten Paweł też tak się gubi w tym opisie, próbuje jakoś to przekazać, ale to jest taki opis, który właściwie jeszcze mniej wyjaśnia niż widzieliśmy na początku, bo to jest... Opowiedzieć niewypowiedziane. Tak. To sugeruje pewne rzeczy, nie? Ale wciąż jesteśmy przed tajemnicą. Nie? I to jest właśnie słowo klucz, nie? I niektórzy może, o, tajemnica znowu, ale właśnie to jest coś niesamowitego, tak, że my stoimy przed misterium, tak jak na Eucharystii, nie? Na Eucharystii uobecnia się śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, ale to jest misterium, tak, my nie rozumiemy tego, tak, nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć, tak jak równania matematycznego, więc jest to misterium, tak, wchodzimy w coś, co dla nas jest misterium i dobrze, że jest misterium. Jakby odpowiadając na kolejne podpytania teraz, tak? bo tak naprawdę my teraz wypływamy na taką bardzo trudne zawiłości teologiczne. Dlatego, że tak. Po pierwsze, to jest bliskie doświadczenie śmierci, a nie śmierć. Tak? Z punktu widzenia teologicznego, najprostsza definicja, śmierć to jest, że dusza odłącza się od ciała, mamy ciało to nasze biologiczne, dusza się odłącza od ciała. To jest tak zwana pierwsza faza eschatologiczna, eschatologia, teologia o, między innymi o życiu po śmierci. I wtedy, i dlatego mówimy na przykład o duszach w czyściu cierpiących, tak? No bo logiczne. Przepraszam, czy to doświadczenie pana Andrzeja z tym takim bólem dotyczącym tej złej intencji, tego, jako dziecko, tak zrobił coś, co tak po ludzku, no to normalne zachowanie dzieci, byśmy powiedzieli, tak? Chłopacy tak sobie robią czasami, ale ta intencja spowodowała. I teraz to doświadczenie tego przenikliwego bólu, czy tu mówimy o czymś takim, takim bólu, powiedzmy, czyśćcowym? No, w pewnym cudzysłowie oczywiście, no bo to nie był czyściec w sensie ścisłym, ale czy to o coś takiego chodzi? Ja bo na obrazach, przepraszam, bo jeszcze tylko skończę, bo na obrazach ten czyściec to jest takie małe piekło, to tam właściwie taka smażalnia tak, święta jest, nie? Taki grill. Święta Faustyna w dzienniczku mówi wprost, tak, że czyściec to są to właśnie ognie piekielne, jak tak, siostra Faustyna bardzo mocno opisuje czyściec, bardzo. Tak, myślę, że odpowiedź na to pytanie to jest twierdząca. Natomiast to, co trzeba właśnie jasno zauważyć, że jest to bliskie doświadczenie śmierci, a nie śmierć. Bo gdyby to była śmierć, to znaczy, że dusza odłączyła się od ciała i w momencie tego powrotu byśmy już nie mówili, o czym byśmy powiedzieli wtedy, że człowiek został wskrzeszony, tak? Jeśli on umarł, tak, no to został wskrzeszony. A pan Andrzej wydaje się, że nie został wskrzeszony, że to nie jest wskrzeszenie tak jak Łazarza. To jest jakby inny temat. Więc nie mówimy o śmierci, bo wtedy byłoby dość łatwo, tak? Od strony teologicznej. Człowiek umarł, poszedł gdzieś, załóżmy do czyśćca, nieba, piekła, został wskrzeszony, no i wrócił do swojego ciała. Czyli powiedzmy, gdybyśmy mogli taką dzisiejszą rozmowę zaprosić Łazarza. To on byłby w stanie rzeczywiście coś powiedzieć w tej sprawie, bo on rzeczywiście umarł i umarł na śmierć. Umarł na śmierć? Umarł na śmierć i miał jeszcze te 4 dni, więc całkiem sporo czasu. Tak. Natomiast zdążył się ześmierdzieć. Przepraszam, ale to tak jest. To tak ewangelista mówi, więc nie ma za co przepraszać, to jest Słowo Boże. Nie przepraszajmy za Słowo Boże. Każdy się śmieje się oczywiście. Ale i teraz tak, najczęściej doświadczenie, to NDE, występuje w jakimś, no, albo podczas śmierci klinicznej, albo podczas jakiegoś takiego, no, zawału serca, wypadek samochodowy i tak dalej. Śmierć kliniczna to jest ten moment, kiedy serce już przestało bić, ale mózg jeszcze działa. Tak bardzo upraszczam, mówię skrótowo, tak? I wtedy mamy masaż serca, tak? I teraz ktoś ma bliskie doświadczenie śmierci. I nie możemy powiedzieć, że on w takim razie umarł, jego dusza odłączyła się od ciała. Dlaczego? Bo to by oznaczało, byśmy doszli do wielkiego absurdu, bo to by oznaczało, że resuscytacja, masaż serca oznacza każdorazowo, że lekarz wskrzesza tego człowieka. Bo skoro, tak?
No oczywiście, że tak nie jest. To my to intuicyjnie czujemy, że to jest ślepa uliczka, taka interpretacja To jest tego walka o zjawiska. życie, ale w której jeszcze się tkwi w człowieku. Tak. Choć faktycznie patrząc na tą starą definicję śmierci, tą oddechowo-krążeniową, no to faktycznie można by iść tą drogą, ale wiemy, że ona w tej chwili już nie obowiązuje, więc na ten temat zamknę. Więc taka interpretacja jest jakby logicznie, rozumiemy, że jest dość absurdalna. Tak? Masaż serca, kiedy mieliśmy bliskie doświadczenie śmierci, nie oznacza wskrzeszenia człowieka. To chyba jest jasne, tu nikt nie ma wątpliwości. No więc rodzi się pytanie, tak? W jaki sposób człowiek, to jest chyba jedna z największych, czy jeśli największa trudność w tym wszystkim. W jaki sposób, tak, człowiek doświadczył nieba, spotkał się ze swoimi bliskimi zmarłymi, widział siebie z lotu ptaka, czyli generalnie tak to my sobie wyobrażamy. Dusza odłączyła się od ciała, obserwuje siebie z lotu ptaka, no więc wszystko się zgadza. Tak, dusza później idzie do nieba, spotyka się ze zmarłymi, wszystko się zgadza. Ale czy dusza się odłączyła od ciała? Bo gdyby się odłączyła, to ten człowiek nie żyje, tak? No i to jest bardzo duży problem teologiczny w tej teologicznej analizie tego zjawiska. Bo jednak ja bym utrzymywał, że dusza nie odłączyła się od ciała, bo byśmy, patrząc na tą definicję Arystotele, no nie Arystotele, tylko Tomaszową, mówimy wtedy o śmierci, tak? I o wskrzeszeniu. A jednak w samej nazwie jest właśnie bliskie doświadczenie śmierci, ale jeszcze nie śmierć. I patrząc od strony medycznej, to się zgadza, tak? Patrząc od strony medycznej, to się zgadza, bo dzisiaj obowiązuje ta definicja śmierci mózgowej człowieka. I faktycznie w momencie, kiedy mózg jeszcze wykazuje swoją aktywność, medycyna mówi, że ten człowiek żyje. A skoro tak, no to my byśmy to logicznie musieli człowieka uśmiercić w trakcie na przykład śmierci klinicznej, tak? Ale medycyna uważa go jeszcze za żywego, tak? Więc kolejny absurd. No i mamy problem, tak? Ewidentnie mamy problem. Ja pamiętam rozmowę z panem Andrzejem, że pan Andrzej ma na to swój pogląd teologiczny, więc myślę, że to byłoby nasz ubogacający, gdyby się tym też podzielił. Ja pozwolę skończyć swoją opinię na ten temat, bo rozmawiałem też na ten temat z wieloma księżmi, teologami. Oni aż tak... Większość, ja powiem tak, większość się nie widzi w tym problemu, tak? Który ja przed chwilką przedstawiłem. Ja w tym problem widzę, przepraszam, ale widzę w tym problem. Mi się to nie zgadza. Tu jeszcze jedna taka uwaga, bo jeszcze jedna taka motyw, ale on też jest jakby zwiększa skomplikowanie, bo my patrzymy na śmierć jako na w tym moment, tak? Żyje, umarł, tak. Nie żyje. A to tak. Tak właśnie chyba nie jest, tak? Dlatego, że śmierć jest bardzo skomplikowanym procesem od strony medycznej, biologicznej, który trwa, który ma swoje fazy, etapy i tak dalej. No właśnie tym jednym z nich jest ta śmierć kliniczna, która jeszcze nie jest śmiercią, tak? Bo jeszcze mózg działa. Więc śmierć jest procesem, tak? I pewnie na przykład transplantologia domaga się, żeby w końcu, w którymś momencie powiedzieć, że to już ten człowiek umarł. No i to jest właśnie śmierć mózgowa, tak? Czyli ta ostateczna. Tak dzisiaj się przyjmuje medycyna. Mówię tak najbardziej... Niektóre rzeczy troszkę upraszczam, nie wchodzę w pewne wątpliwości, które niektóre naukowcy wysuwają. A więc dochodzimy do teraz punktu tak. Mamy jednak człowieka żyjącego, więc jak on widział swoje ciało? Jak on doświadczył na przykład czyśćca, jak on doświadczył tego spotkania ze zmarłymi, skoro ta dusza się jednak nie odłączyła od ciała. No jedno wytłumaczenie to jest właśnie to, że to odłączanie, tak jak śmierć jest z punktu widzenia medycyny procesem, tak odłączanie się duszy od ciała jest procesem. Niektórzy w tym kierunku idą, żeby to wytłumaczyć, że ta dusza, no my chcemy tak jak Newton, tak widzieć, że ciało, dusza, no i się odłączyła. Ale to takie jest raczej nie do końca, tak? Więc w ten sposób, no dusza się nie odłączy od ciała, tak? Że to jest jakiś pewien proces. Niektórzy idą w tym kierunku. No i taki pogląd ma w tym dużo jakby... Ma swoje wady i zalety po prostu. Natomiast ja raczej skłaniam się do innej interpretacji, że po prostu to jest łaska Pana Boga. Tak? To jest łaska Pana Boga. I człowiek otrzymuje łaskę od Boga. I dlaczego to jeszcze nie może być prawdziwa śmierć?
popatrzmy na to, na ten film z życia, tak? My go tak intuicyjnie utożsamiamy z sądem szczegółowym, tak? Czyli sąd szczegółowy, bezpośrednio po śmierci czeka nasz sąd szczegółowy, na podstawie którego piekło, niebo albo czyściec. I później jeszcze będzie ta druga... No też wyjaśnijmy to, bo jeżeli, żeby to było jasne, tak, że czyściec nie jest stanem pośrednim między piekłem a niebem, tak? To już jest stan zbawienia, tylko procesem oczyszczenia do zbawienia, bo to często taki zarzut pada ze strony naszych kochanych braci protestantów, którzy jakby opisując czyściec pokazują go jako ten trzeci stan. No nie ma trzeciego stanu, tak? Są te dwa, a czyściec jest w tym, po tej stronie dla zbawionych. Nie? To jest pewne oczyszczenie, ale już w ramach tego pakietu niebieskiego. Dokładnie tak. I to jest ta pierwsza faza eschatologiczna, a druga to jest właśnie sąd ostateczny, zmartwychwstanie ciał, ciało uwielbione, czyli połączenie się z powrotem duszy z ciałem, ale już uwielbionym. No i później mamy to zbawienie całego stworzenia, tak? To też jest nowe Jeruzalem, jak czytamy w Piśmie Świętym. I patrząc na ten wątek z filmu z życia, to ten film z życia, o którym mówią pacjenci, czy to może być sąd szczegółowy? Patrząc na stronę teologiczną, nie, absolutnie nie. Tak? Nie może być to sąd szczegółowy w rozumieniu tym teologicznym. Dlaczego? Bo po pierwsze człowiek będzie raz sądzony, o czym czytamy dzisiaj do Hebrajczyków, więc mielibyśmy oczywistą sprzeczność, ale po drugie, no to już wchodzimy w tak, to jest ta taka argumentacja sokratesowska, tak? Doprowadzi do absurdu. Więc teraz jeśli to, ten film z życia, o którym mówią pacjenci, był sądem szczegółowym i on wrócił, to teraz czeka go drugi sąd szczegółowy, już po prawdziwej śmierci, a skoro tak, to na tym drugim sądzie szczegółowym to będzie powtórka? No generalnie tak, możemy być pewni co do jednego. Nikt z nas nie będzie miał dwóch sądów szczegółowych. Tak? To byśmy weszli na heres. To jest chyba coś takiego, bo za chwilę tu panu Andrzejowi damy głos w tej sprawie, ale coś, co mi się samemu jakby narzuca, to jest taka myśl, że to jest właśnie to, co ksiądz powiedział, pewna łaska, to jest pewna wersja demo tego sądu. On się nie odbywa, tak? To jest tak. Ludzie nieraz mówią, że w takim doświadczeniu bliskości śmierci, tak, że nie wiem, myśli, że za chwilę umrze i przewija mu się film z całego życia. To chyba gdzieś tu jest bliżej tego, że my mamy gdzieś takiego, teraz to fatalne słowo chip, ale ostatnio mające bardzo złą sławę, ale że mamy gdzieś ten moduł wbudowany, tak, tej takiej pamięci, że wszystko rzeczywiście gdzieś jest, cała ta nasza pamięć składowana i że my naprawdę te wszystkie rzeczy nam się gdzieś w tym już momencie prawdziwej śmierci przewiną i tego rodzaju doświadczenia, to co właśnie też pan Andrzej powiedział, jakby potwierdzają to, tak, że chociaż nie był to de facto sąd, ale pokazuje pewną dynamikę, tak, że te rzeczy nie giną, tak, one jakby nie znikają. Nasze życie nie znika, historia naszego życia tylko dlatego, że o niej zapomnieliśmy, że już nie pamiętamy, że coś się wydarzyło, nie? Ono jest. Jeden z argumentów, który mnie przekonuje, żeby patrzeć na to zjawisko jako na specjalną łaskę, którą otrzymują niektóre osoby, a nie na jako śmierć, odłączenie duszy od ciała i wskrzeszenie, tylko właśnie jako na łaskę, jest też to, no, poznacie po owocach. Tak? No to generalnie stara, dobra, sprawdzona biblijna zasada. Poznacie po owocach. No i teraz pan Andrzej nawet w swoim dzisiaj świadectwie, tym wersji skróconej, właśnie mówi on też o nawróceniu. Dzisiaj też, nie wiem, przepraszam, wczoraj dzwoniła do mnie, jedna z czytelniczek, która miała bliskie doświadczenie śmierci, która właśnie mówi, że po tym doświadczeniu nawróciła się i teraz kończy teologię na przykład, nie? Ale wcześniej w ogóle inny świat. Więc poznacie powód. Jeśli Pan Bóg daje Ci łaskę i Ty ją wykorzystujesz, no to się nawracasz. Nie? I patrząc na relacje pacjentów, którzy doświadczyli bliskiego doświadczenia śmierci, ND, oni się nawracają, zaczynają, no zostają katechetami na przykład, głoszą świadectwa, zaczynają żyć sakramentami, bo to jest, myślę, taki papierek lakmusowy, tak? Czy
sakrament, tak? Podstawowa sprawa. Jeśli dostałeś łaskę, ją wykorzystujesz, idziesz za łaską, no to jak nic sakramenty, tak? Jak nic sakramenty. Jeśli to faktycznie się dzieje, no to znaczy, że ta łaska działa, nie? Że Pan Bóg szukał do ciebie drogi, jak cię tutaj odnaleźć, no i znalazł taką. No i chwała mu za to, że akurat ciebie znalazł w ten sposób. Nie znalazł inaczej, ciebie inaczej, ciebie inaczej. I tyle ludzi, ile nas szuka, to tak Pan Bóg nas odnajduje. Nie? Generalnie no, Pan Bóg robi absolutnie wszystko, żeby wejść z nami w osobistą relację. No i można powiedzieć, że staje na głowie, w cudzysłowie, żeby wejść z tobą w osobistą relację. No i znajdzie raz sposób taki, raz taki, raz taki. Nie? A jest bardzo kreatywny. Nie? To ja teraz oddam głos panu, panie Andrzeju, bo pan właśnie też wspominał na początku, tak, że ma pan swoje przemyślenia w tej sprawie, jak to naprawdę jest z tym doświadczeniem. Ja tylko tu zrobię małe przemeblowanko teraz znowu. To jest trochę skomplikowane, ale już się udało chyba. Tak, pana życzenia chyba z opóźnieniem. Nie, ja słyszę dobrze, tylko tak. Zastanawiam się, na jaki temat bo... tutaj. No, tak, tak. Bo... Tutaj ja tak może w swojej takiej, no nie chciałbym powiedzieć ignorancji, ale w takim doświadczeniu miałem bardzo wyraźną, nie wiem czy to sąd, ale miałem bardzo wyraźne właśnie wycenę moich tych postaw, tych pragnień. Tutaj nie składam jakiegoś zdania odrębnego, czy sprzeciwiającego się, to po prostu taki mój odbiór. Przyszła mi taka myśl, czy możliwy jest, nie wiem, sąd szczegółowy w dwóch etapach. Nie, ale, absolutnie nie. Nie. Od tak, strony teologicznej nie. Nie, ja wiem, ale to o tym jakby mówię, ale powiem tak szczerze, że moje takie przemyślenie, jakie miałem na ten temat właściwie, jak miałem taką tą wycenę tego życia, nie wiem, czy to po prostu pokazany był stan duszy. Ja w tym sensie mówiłem, że każdy będzie miał w ten moment, że jakby na jakim etapie jesteśmy, nie? Nie wiem, jak to nazwać, ale powiem, no bo z drugiej strony co, jeżeli ktoś umiera, to co, jest w stanie zawieszenia do sądu ostatecznego? Czy nie zna swojego przeznaczenia? Idzie do, to w Starym Zakonie było, tak, że idzie do Szeolu, do miejsca oczekiwania i takiego tutaj, no nie wiem. To może by się ksiądz Wiktor na ten temat wypowiedział, bo ja myślę, że musi znać, znaczy musi, nie musi, przepraszam, że może znać to przeznaczenie, czy do nieba, czy do piekła zaraz po, a przecież to się zdecyduje na tak zwanym sądzie ostatecznym. Ja kiedyś nawet miałem taką myśl bardzo długą, że właściwie ten sąd ostateczny, przepraszam za określenie, może nie bagatelizowałem, tylko mówiłem, że to odbicie tej rzeczywistości, tych naszych uczynków, które doświadczyłem jakby w tym momencie przechodzenia, że trochę ten sąd ostateczny, przepraszam, w takim swoim niemyśleniu, nierozumieniu, nieprzemyśleniu tematu traktowałem jako takim, nie wiem jak to powiedzieć, taką apelację o instancję odwoławczą, ale wiadomo, że mówię, że w tym znaczeniu mówię, że no nie mogłaby być już jakby inna wycena niż tą, którą doświadczyłem zaraz po śmierci, gdybym w tamtym momencie umarł oczywiście, ja nie mówię tej perspektywy, bo mówię, no dać komuś poczucie szczęścia, zanurzenia w miłości, a później jakby komuś, kto jest przeznaczony do piekła, no byłoby niemiłosierne, nie? Znaczy to, tak, to nawet trzeźwe myślenie nie pozwala na taką rzecz. No to elementarna taka... Prędzej w drugą stronę. Prędzej w drugą stronę, że ktoś miałby to doświadczenie tej niepewności jakby dla miłosierdzia, nie? Nie, ale tak, i później miłosierdzia. I tak w jakimś sensie mówiłem, no, że ten, gdybym wtedy nie cofnęły mnie te modlitwy do życia, bo tak to odbieram, mówię, to jest moje takie doświadczenie. Wiadomo, że nie wiem wszystkiego, nie doświadczyłem wszystkiego, więc tutaj nie mówię jakichś takich w tym znaczeniu prawd objawionych. Zawsze powtarzam, że to jest moje osobiste podejście, że wiadomo, coś polega także pewnie jakimś moim emocjom i paroma innymi rzeczami, więc jakiekolwiek wątpliwości to ja sam, jeżeli mam, to rozwiązuję je w oparciu o Ewangelię, o naukę. I właściwie wiele rzeczy rozumiem. Właściwie kiedy doświadczam, kiedy czytam, nawet jako lektor w trakcie mszy świętych, czyli z Pawła i tak dalej, to później nagle przychodzi do mnie, no tak było, bo mam jakieś tam układy odniesienia. Nie, to nie jest dla mnie, to nie są dla mnie
eufemizmy, ale wracając do tego sądu ostatecznego, który tak traktowałem, no nie skupiałem się na nim, jakby uważałem, że to jest po prostu jakby potwierdzenie tego, czego byłoby to potwierdzenie tego, co doświadczyłem, przechodząc z tego miłosierdzia Bożego, to powiem jedną rzecz, że uświadomiłem sobie po pewnym czasie i to mnie zmiażdżyło, nie? I to mnie zmiażdżyło, że nie, że to będzie grubsza sprawa. Dlatego, że uświadomiłem sobie, że ja w tym, co nazywam wyceną życia, żeby nie używać tutaj terminologii sądu szczegółowego, tak? W ogóle nie zobaczyłem konsekwencji swoich działań. Że ja tylko było to ocenione z punktu widzenia mojej intencji, tak jak chciałem, tak jak wyszło i tak dalej. Kiedy uświadomiłem sobie, że na sądzie ostatecznym, to ja zobaczę konsekwencje swoich działań, tak? Czyli coś, co się rozchodzi promieniście, no to powiem szczerze, to mnie zmiażdżyło. No nie wiem, jak to obrazowo powiedzieć. My możemy to przy wielu czytaniach zrozumiałem, mówię, o czym jest to czytanie, prawda? Że łatwiej jest, lepiej dla kogoś, żeby się utopił, nie? Założył kamień młyński u szyi, niż miał skrzywdzić tego najmniejszego. Później gdzieś tam przeczytałem i to też było jakieś takie moje doświadczenie, żeby właśnie nie przechodzić na tamtą stronę z niezałatwionymi sprawami, że nie wyjdziemy z czysta, póki trwają konsekwencje naszego grzechu. Mówię, no tak, no to jest w sumie Boża sprawiedliwość, bo jakby zaciągamy te konsekwencje, a przecież musimy się wypłacić do ostatniego pieniążka, nie? To nie jest moje doświadczenie, tak? Tylko mówię, no tak, no to logiczne, że jeżeli trwa twoja konsekwencja grzechu w innych osobach, to mówię, no faktycznie, bo ty możesz skrzywdzić kogoś, no jednego z tych najmniejszych, możesz mu skopać psychikę, przepraszam za to określenie, on dorośnie, będzie kopał psychikę innemu, drugiemu i trzeciemu i mówię, no tak, tak jak ja zostałem usprawiedliwiony z pewnych swoich działań, że nie chciałem, że to nie było moją winą, no to mówię, będzie to obciążało tą osobę, która jakby zniszczyła w nim to piękno, tą wrażliwość, jakby, przepraszam za to złe określenie, ale przysposobiła go do tego działania. On znajdzie usprawiedliwienie, to będzie konsekwencja działań tamtej osoby. Czyli uświadomiłem sobie, że na przykład kiedyś taką przeczytałem historię o chyba dziewczynie, która miała problemy ze swoją emocjonalnością, seksualnością, po prostu traktowała trochę tak mężczyzn i to gdzieś na drugim kontynencie, trochę jak taka modliszka, prawda, wykorzystywała, łamała, mściła się jakby na nich i później się przeczytałem w tej informacji, że było to wynikiem tego, że sama została skrzywdzona przez jakiegoś chłopaka, po prostu wyjechała później na drugi kontynent i tak sobie wtedy pomyślałem, mówię, ja dziękuję, to przecież ona z tych działań wielu będzie usprawiedliwiona, że to będzie obarczało tego człowieka, że jakby nasze wszystkie działania, że to się rozchodzi promieniście, nie tylko w tych pokoleniach, ale także idzie czasami w pokolenia, nie? Że te konsekwencje idą w pokolenia i z drugiej strony, czyli można powiedzieć, że też można komuś, to sobie uświadomiłem, uratować życie nawet jednym uśmiechem, w tym sensie, że ktoś jest w jakiejś opresji nawet demonicznej czy utrapieniu i ten zły już mu tam przygotował szereg osób, które ma w swojej mocy, które mają go zdołować, dobić, tak? On jest na tej równi pochyłej i o tej tam 22 ma skoczyć z bloku, tak? I ty po prostu jednym uśmiechem porannym, dzień dobry, cofniesz go na tyle, że już jakby nie dojdzie do tej sytuacji krańcowej, nie? I tak samo sobie uświadomiłem, że przecież każda modlitwa, którą nam się wydaje, że wysyłamy, a moc tej modlitwy doświadczyłem gdzieś w pustą przestrzeń, to ona zawsze jest skuteczna, to nawrócenie grzeszników i tak dalej, i tak dalej. Uświadomiłem sobie na przykład, że w tym, że dzisiaj jesteśmy i ja mówię to świadectwo, to po jednym świadectwie, to udział ma ktoś, któryś z przodków, o którym nie mam kompletnie pojęcia, który postanowił wziąć chrzest. Tak? I teraz przez całe pokolenia ten chrzest jest przekazywany, te wszystkie działania, on ma jakiś procentowy w tym udział. A co więcej, nawet ma udział osoba, która modlitwą wyjednała mu nawrócenie. Tak? Bo Pan Bóg w swoim miłosierdziu i w swojej właściwie szanując wolność człowieka oczekuje aktu woli człowieka, ale to też zrozumiałem, że w swoim miłosierdziu dopuszcza akt woli jednego człowieka za drugiego. To mistyczne ciało, tak? No bo czym by inaczej była modlitwa o nawracanie czy o misję,
jak nie formą zniewalania kogoś, prawda? Gdyby Bóg tego nie dopuszczał. Więc jak zrozumiałem, że każda moja modlitwa, że ja ją zobaczę, każde moje działanie, każda osoba, że ja ją zobaczę po prostu w przestrzeni, no, na osi czasu całej historii i to będzie na sądzie ostatecznym, że poznam konsekwencje, no to mnie to po prostu zmiażdżyło. I powiem szczerze, że nawet mnie zdołowało, bo no, upadamy, prawda? Cały czas upadamy. To nie jest tak, że człowiek, który ma takie doświadczenie, to nie musi się nawracać. Ja się nawracam codziennie i powiem tak, że czasami idzie mi trudniej, niełatwiej, prawda? Później też miałem taką pociechę, że przeczytałem u kogoś, że zły się przeciwstawia tobie w takim stopniu, w jakim się nawracasz, nie? Więc im bardziej się dążysz do Pana Boga, tym większe przeszkody masz, nie? I to też jest taka zgodność. No ale to jakby w tą stronę, jeżeli chodzi o ten sąd ostateczny. Taka moja jedna, ale to żadna uwaga, tylko takie też moje doświadczenie, rozumiem, że kiedy widziałem swoje ciało, właściwie operację, która była wykonywana z perspektywy sufitu, to ja miałem świadomość, że jestem tutaj, nad tym sufitem. Właściwie to byłem zdumiony i to nawet powiedziałem lekarzowi, że, bo tam ta operacja trwała kilkanaście godzin, tam panie profesorze, panie docencie, panie tego, takie nie, ja tak się patrzyłem, że tutaj się pocili, przecież doktor Zadrożny, jak wyszedł, to nie miał, tak go nogi bolały po tych kilkunastu godzinach, że właściwie nie miał siły odpowiedzieć, tylko przyklęknął, jak mi później mówili, przy windzie. Ja tego nie widziałem, tego mi opowiadali, jak byłem zmęczony. Ja go widziałem przy stole operacyjnym, ja byłem taki zdumiony, mówię, tacy poważni ludzie, dosłownie pamiętam tą myśl, a takimi się pierdołami zajmują, co to za różnica, czy on mnie tu przytnie, czy tam przytnie i tak dalej, to była nad wątrobą, jak ja w sensie świadomości wszystkiego jestem tutaj. Ja właściwie to miałem takie podejście trochę do swojego ciała tego, jak do kawałka mięsa, naprawdę. Przepraszam za to określenie, ale nawet pozwoliłem sobie na żart względem właśnie później oczywiście, jak żeśmy gdzieś tam sobie rozmawiali, bo ja czasami mówiłem lekarzom takie rzeczy, które widziałem i one były interesujące może dla nich. Nie chodzi o ciekawskość, tylko nie wszystko jakby się opowiada. I ja, więc jak ja mu coś tam mówiłem z miną poważną, on też lubił sobie ze mnie pożartować czasami. Taka relacja była bardzo, oczywiście nie przyjacielska, taka pacjent, lekarz, ale jakoś tam żeśmy się związali. Ja mu kiedyś taką miną poważną powiedziałem, mówię, a wie pan, panie doktorze, że pan ma wspólną pasję ze swoim psem? Wspólną ten? On tak się na mnie popatrzył, mówi, tak, jaką, nie? Bo tak myślał, że może coś jakiś jest tam z tej strony przekaz, a to był Amstaff, nie? Ja mówię do niego, bo się dowiedziałem, że ma Amstaffa, ja mówię, jest świeże mięsko. Bo tak jak ten Amstaff do tej wątróbki, to tak pan do mnie do tej wątróbki. Ale to opowiadam dlatego, żeby powiedzieć, jakie miałem, jakby nie czułem związku w ogóle w tym momencie z moim ciałem. Tak, ono było mi obojętne, więc tutaj nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale kompletnie mi, naprawdę, wręcz przepraszam za to określenie, ale dosłownie miałem wrażenie, że kawałek mięsa i to bez znaczenia. No, wiedziałem, że to jest moje ciało, w sensie, tak? Ale kompletnie jakby mi na nim... Ja byłem tutaj, nie? Ja byłem. Rozumiem. Księże Wiktorze, właśnie, bo tutaj jest kwestia, rozmawiamy o tych dwóch sądach. Ja nie chciałbym, żebyśmy jakoś bardzo głęboko szli w teologię, bo to by trzeba było zrobić osobnego... osobnego live'a by trzeba było zrobić na ten temat. Ja się nigdy nie interesowałem tymi zagadnieniami, dopóki... Ale właśnie to jest podobno tak... Teraz proszę mi poprawić, jeżeli ja się mylę, że tu Kościół właśnie ma problem z kwestią tych dwóch sądów, tak? No bo zasadniczo sąd powinien być jeden. I teraz mamy sytuację, i to przecież nie jest też tak, że to jest jakiś wymysł Kościoła, tylko mamy już nawet historię, którą sam Jezus opowiada, przypowieść o bogaczu i Łazarzu, gdzie ten sąd w tej przypowieści odbywa się rzeczywiście zaraz po śmierci bogacza, no tak, i Łazarza. Ma doświadczenie piekła. I tak, ten ma doświadczenie zbawienia, tak, bo spoczywa sobie na łonie Abrahama, a ten idzie do piekła. Co więcej, próbuje negocjować z Bogiem, żeby misję ratunkową na ziemię wysłał, żeby jacyś umarli poszli i ostrzegli jego braci, którzy żyją tak samo jak on źle, żeby się nawrócili, nie?
Więc to wszystko pokazuje, że jakby, że te dwa światy naprawdę istnieją równolegle i to jest bardzo mocna instancja czy intuicja, bo to mówi sam Jezus. To nie jest intuicja Pawła czy kogoś innego, tylko to są słowa samego Pana Jezusa. Czy Kościół ma jakąś spójną odpowiedź na tą kwestię właśnie tych dwóch sądów? Nie? No bo jeżeli zaraz po śmierci przechodzę na drugą stronę, doświadczam sądu, to co robi jeszcze później ten sąd ostateczny, nie? Który jak to wygląda w teologii? Chyba pan Andrzej chciał coś powiedzieć, bo się zgłaszał. Ja tak się na chwilę zgłosiłem, bo usłyszałem określenie dwa światy, to chyba bardziej są dwa stany. Tak jak Bóg, tak, jest miłością, tak, która tak. jest stanem, nie? Więc ja to sobie tak, to odczucie tej szczęśliwości, tego zanurzenia w miłość, to chyba jest ten stan, który określamy niebem, a ten taki odłączenia od miłości, czyli coś przeciwnego, czyli zanurzenia w nienawiści, to chyba jest właśnie piekło, nie? I może dlatego czasami się mówi, że doświadczamy tego stanu nieba i piekła i tutaj na ziemi oczywiście w innym wymiarze, a przede wszystkim no tamten jest już niezmienny, nie? Tak naprawdę ja to mówię często, że to my umieramy, a oni żyją, nie? Bo oni są w stanie niezmiennym już. Już są przeznaczeni do tego czy do innego. Właśnie jestem ciekawy, no bo jeżeli nie ma sądu tego po śmierci osobistego, no to co, trafiamy do stanu zawieszenia, nie, do Szeolu? Nie, no generalnie nie, no, nie, to już to już. Panie Andrzeju, Panie Andrzeju, bo wychodzimy poza ortodoksję. Nie, dlatego... Przepraszam, bo ja jutro rano zobaczę taki stosik pod plebanią ustawiony. No to nie. Jak to jest, księże? Jakby pierwsza dość łatwiejsza rzecz, no, że te dwa światy przenikają. Oczywiście, że tak, nie? I chwała Panu za to, że mamy no, choćby w Rzymie Muzeum Dusz Czyśćcowych, tak? Zebrane w tym muzeum są przedmioty, które najprawdopodobniej zostawiły dusze czyśćcowe, jak w Częstochowie, tak? W Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, tak? Mamy korporał, gdzie jest wypalona dłoń duszy w czyśćcu cierpiącej. Nie słyszałem o czymś takim. Naprawdę jest takie muzeum w Rzymie? W Rzymie, ale my w Polsce też mamy takie. No, na Jasnej Górze, w sanktuarium, więc to też nie jest tak, że to jest gdzieś tam w jakiejś małej miejscowości, gdzieś tam jakieś tam spiskowe teorie, no bo mówimy o sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Ale to jakby tak nawiasem mówiąc, tak, że dusze w czyśćcu cierpiące. Natomiast to jest problem, tak? Bo teraz mamy sąd bezpośrednio po śmierci, mamy sąd szczegółowy, na podstawie którego czeka nas, no zależy od wyniku, prawda? No i tyle, to czujemy. I później mamy tą apokalipsę, koniec świata, zmartwychwstanie, przede wszystkim tak. Zbawienie. No właśnie, to są takie ważne pojęcia, tak? Nowe stworzenie, nowe Jeruzalem, Pismo Święte mówi, tak? Czyli odkupienie całego świata, tak? Bo my czasami właśnie całego świata, czyli całej też materii, tak? Całego stworzenia, nowe stworzenie, tak? Czyli chodzi o wszystko, tak? O wszystko. Jak to będzie wyglądało? No nie wiem, nie było mnie tam i to nas czeka. Ale to co wiemy, to wiemy szczątkowe rzeczy wiemy, tak? Znaczy szczątkowe, może to jest źle powiedziane, że szczątkowe rzeczy. Niewiele wiemy, ale to co wiemy, że dojdzie do odkupienia całego stworzenia. Tak? Bo my czasami sobie wyobrażamy, że my idziemy do nieba w chmurki i tak będzie. No nie. No bo... na reklamach proszku do prania tak to wygląda. Tak. Wszystko jest śnieżno-białe i na tych chmurkach sobie siedzimy, ale to strasznie nudne musiałoby być. No właśnie, też tak sobie myślałem. Przepraszam bardzo, ale ja myślę, że przez całą wieczność czekamy troszkę ciekawsze życie niż te chmurki, nawet gdyby były ładne. Więc oczywiście można pójść w taki skrajny interpretację, oczywiście też nie. Przepraszam, a to ten komentarz wyświetlę, bo to zdaje się znowu tak wbijamy się z jakimś tematem, tak? No, super. Proszę bardzo. Pani Maria chce zadać pytanie. Bardzo proszę, pani Mario. Więc
Sąd szczegółowy mamy omówiony, tak więc temat jakby jest tu zamknięty. Tak. Koniec świata, nowe stworzenie, odkupienie całego świata, całego stworzenia. I tu mamy to połączenie duszy z ciałem, ale z tym ciałem uwielbionym. Czyli troszkę takim, no właśnie, pacjenci czy mistycy mówią na przykład, że to jest około 30 lat, tak? Wiek tak, tego ciała, tak? Ale oczywiście to nie ma nic wspólnego z teologią, nie ma stanowiska kościoła na ten temat, absolutnie. To po prostu taki wiek podają, większość pacjentów mówi około 30. Mistycy też mówią, niektórzy też, że około 30, tak? Ale to nie jest jakby wykładnia kościoła, nie? To mogłoby wynikać po prostu z faktu, że Jezus i jego uwielbione ciało mniej więcej w tym wieku było, tak? Pierwsze, co mi do głowy przychodzi, być może. Możliwe, to... albo takie intuicyjne, że nie jest jeszcze stare, schorowane, tylko tak akurat tak, najlepsze. Tak. Może. Nie chcę mówić, bo mam 30 lat prawie, więc nie chcę być tutaj. Ten. No to. Okej. Okay. Natomiast do rzeczy. I mamy sąd ostateczny. No i to jest właśnie pytanie, przed którym stoi teologia. Jakie mamy odpowiedzi? Pierwszą podał pan Andrzej, tak? Pan Andrzej powiedział, że w sądzie szczegółowym widział motywację, intencje, a konsekwencje będą na sądzie szczegółowym, tak? Czy to różne? Jak to? Ostatecznym. Tak, jak ja powiedziałem. Tak, tak, tak. To jest jedna rzecz, a druga, i to jakby oficjalnie mówi teologia. To jest definicja, tak? Znaczy definicje takie nie znam, nie chcę mówić, że to jest definicja z dokumentu Kościoła, bo takiej nie znam, nie wiem czy jest. Natomiast to, co mówi teologia, ale nie powołuje się teraz na jakiś konkretny dokument, że sąd szczegółowy dotyczy, Andrzeja, Przemysława, Roberta, jednego i drugiego, którzy nas słuchają, dotyczy mnie, tak? Natomiast sąd ostateczny dotyczy ludzkości, świata, dziejów świata, w jakim kierunku poszła ludzkość, my jako cywilizacja. Tak, czyli będzie osądzony cały świat, jak my poprowadziliśmy dzieje historii. Natomiast czuję sam osobiście, że nie odpowiedziałam do końca na to pytanie. Nie wiem, czy teologia mówi coś więcej niż to, co powiedziałam. Może tak, nie czuję się kompetentny, żeby powiedzieć, że to wszystko, bo nie znam odpowiedzi na to pytanie. Może jest coś jeszcze, czego ja nie wiem, a o czym mówi teologia? Ja pamiętam, to pytanie tak zadałem dlatego, że kiedyś, jakiś czas temu słuchałem jakiejś konferencji, ona nie była w ogóle na ten temat, ale przy tej okazji, jaką pewną dygresję zrobił ksiądz dr Ostrzelczyk. I ja właśnie sobie wtedy się zdumiałem, bo on o tym mówił, że tu Kościół ma problem z tymi dwoma sądami. Że nie ma jakiegoś prostego wytłumaczenia na to, jak to jest. Moja intuicja, tak jak teraz rozmawiamy też, jest taka, że to ona może być błędna, ale ją wypowiem. Że ten sąd, no tu mamy, myślę, że pewną zgodę, tak, co do tego sądu szczegółowego, że on się odbywa zaraz po śmierci. Natomiast my wciąż nie mamy tego ciała, tak, że jakby ten sąd ostateczny jest kontynuacją, czy w tym sądzie ostatecznym dzieją się pewne konsekwencje tego też sądu szczegółowego, my wtedy jakby dostajemy wyrok, tak? Bo wyrok słyszymy w tym sądzie szczegółowym, ale on się w pełni dopiero wypełni się całkowicie w momencie, w którym nastąpi nowe niebo, nowa ziemia i będziemy wtedy rzeczywiście już w tym stanie, o którym mówi Jezus, tak? I będziemy w tych uwielbionych ciałach, na których zmartwychwstanie czekamy, których zmartwychwstania oczekujemy. Więc to jest trochę tak jakby jestem w sądzie i usłyszałem wyrok i już wiem, jaki on jest, ale jeszcze w tym momencie nie ma wszystkich konsekwencji tego wyroku, nie? Czyli albo, powiedzmy, idąc negatywnie, siedzę w więzieniu, czy skazany jestem na to wieczne potępienie, albo doświadczam wszystkich owoców owoców zbawienia, nie? Czyli jakby to jest takie jakby rozciągnięcie historii w czasie tych konsekwencji sądu szczegółowego i tego, co się potem dzieje, bo tak, to jest mój sąd nade mną, ale potem mamy jeszcze sąd nad całym światem i dopiero wszystkie te konsekwencje razem dają, to wszystko razem daje dopiero ten ostateczny obraz. Natomiast być może trudno zrozumieć to dlatego, że
my jesteśmy też w mentalności bardzo indywidualistycznej. To znaczy, jak mówimy o tym sądzie, to myślimy o sobie, nie? Że ja będę sądzony, ja będę usprawiedliwiony albo ja będę potępiony. Natomiast nie ma takiego myślenia bardziej globalnego, nie? Tego, co się dzieje z całą ludzkością, z całym światem, z całym stworzeniem, że to również będzie temu sądowi podlegało, a nie podlega jemu jeszcze w tym momencie, kiedy to ja tylko umieram, nie? A cała historia jeszcze się toczy. Ale to taka moja intuicja gdzieś tutaj, bo też próbuję sobie to posklejać jakoś, nie? Żeby to było spójne jakoś. No tak, no bo jeszcze przecież to się dzieje, nie? Bo jeżeli, tak jak mówiłem na przykładzie tego chrztu, no to jeżeli jest przekazanie, to jakby te konsekwencje jeszcze, one trwają. Ja tylko mówię, jak się zastanawiałem, jak doszło do mnie tego sądu ostatecznego na tej różnicy, to ja oczywiście pomimo nazwiska nie jestem na tyle zadufany w sobie, żeby uważać, że wyczerpuję. Nie poszedłem w tą stronę w moich skojarzeniach z nazwiskiem, ale no coś... coś tym jest. Na pewno nie jest. Nie, ale chodziło mi o to, że to sobie byłem w stanie jakby zobaczyć, czego mi brakuje, tak? Czego na pewno nie zobaczyłem, a przecież to trwa, działa, nie? Że my sobie zobaczymy to w każdą stronę. A taka myśl mi przyszła, dlatego się zgłaszałem, że to nie tylko, że Kościół w ogóle będzie miał problem z sądem ostatecznym i my wszyscy z jednego bardzo prostego powodu, nie? Że to wynika z samej natury Boga, że jest on niewypowiedziany, nieodgadniony i będziemy go kontemplować, a poza tym nikt sądu ostatecznego nie przeżył, nikt nie wie, jak tam jest. Nikt nie miał tego obrazu i nie ma też tej natury Boga. Zrozummy, każda modlitwa, tak, ona do jednej osoby kierowana wyjednuje nawrócenie i te konsekwencje mogą iść w jakimś sensie w pokolenia. To jest niesamowite, jak Bóg po prostu przenika to, można powiedzieć, na poziomie także atomu, nie? Dosłownie, takiego małej cząstki, nie? To jest taki w tą stronę wpływ, więc ja tutaj po prostu tylko tak zrozumiałem, co z mojej perspektywy mi nawet brakuje, nie? I czasami to mówię, jeju, no dobra, pocieszam się, że każda rzecz, i dobra, i zła, i każde słowo, i dlatego jak sobie to uświadomiłem, to bardzo często, przepraszam, że mówię z własnej perspektywy, to jak gdzieś byłem na jakichś świadectwach i już kończę, to bardzo często słuchajcie, po prostu przychodziło mi takie natchnienie, jak ktoś mi tam dziękował za jakieś świadectwo i tak dalej. Bardzo często mi przychodziło słowo, chociaż go nie planowałem, że tak naprawdę to ja bardzo często dziękowałem ludziom, bo przychodziło do mnie słowo, że ktoś się przyzna do mnie przed ludźmi, to ja się przyznam do niego przed ojcem. I że właściwie to ja powinienem podziękować, bo ja jestem największym beneficjentem. O, nawet dzisiaj, prawda? W jakimś sensie. Tak, bo jakby może to słowo do kogoś dotrze, może w tym sensie powie i ja będę miał w tym jakiś tam drobny swój udział, ale to będzie trwało w jakiejś tam postawie, że tak naprawdę to to łaska, nie? To łaska, że mogę się przy całej swojej słabości, nędzy, nawet czy ubóstwie duchowym, o tak bym to nazwał, bo nędza to był z brakiem perspektyw, jak to papież Franciszek ostatnio przeczytałem, że nędza tym się różni od ubóstwa, że jest brak perspektyw i brak nadziei, o. ale właśnie przy całej tej właśnie takiej słabości, że to też jest właśnie taka łaska i niniejszym dziękuję za to zaproszenie dzisiaj, bo jak już mówię, wiem, że jestem tutaj największym beneficjentem, jednym z większych. Czy księże Wiktorze, coś jeszcze, jakieś słowo w tej sprawie? Bo ja mam następny wątek, a tak też patrzę na zegar, dobrze. Ale jeszcze zapytam tutaj, czy... Ja jedną rzecz tylko chciałem powiedzieć, że w ogóle, przepraszam i to kończę, chodzi o to, żeby bardziej mnie wyłączyć z dyskusji, bo mi cały czas brakuje pewnych konstatacji, które są w książce, które ksiądz Wiktor pięknie, syntetycznie właśnie ujął, takiego podsumowania, do jakich wniosków doszedł, bo mówiąc szczerze, one nawet mnie zaskoczyły.
Czy ja teraz powinienem te wnioski tak. podać? No jeżeli, jeżeli bo ja nie wiem, o których wnioskach pan Andrzej mówi. Aha. No tak, generalnie, jakie są doświadczenia ludzi, nie? Z czym są zbieżne? Aha, dobrze, dobrze, a to zmieniamy temat. Więc ja jeszcze... Bo teraz mamy jakby trzy wątki się pojawiły, tak? Ja chciałem skończyć. Więc ja tylko jeden króciutki wątek co do tych dwóch sądów, tak? Tak. W latach 60., 70. w teologii, ale mówię o nie teologii nauczanej przez Stolicę Apostolską, tylko po prostu wśród teologów pojawił się taki pomysł, taki pogląd, który gdzieś tam zawsze funkcjonował, że, że nie ma czasu, tak? Że po śmierci nie ma czasu, że tak, to generalnie każdy nas o tym słyszał. Natomiast jest pewna logiczna konsekwencja może, ale że nie ma czasu. A skoro tak, choć tutaj to pani Halina Kobielar, jedna z osób, z którymi właśnie rozmawiałam w książce, i to jest z kolei moja intuicja, za którą chyba Baltazar też, Hans von Baltazar, tak, wielki teolog soborowy, też to tak mówił, że właśnie znowu mówimy o tym nowym stworzeniu, o zbawieniu całego świata. I Baltazar mówi, i pani Halina, która nie czytała Baltazara, tak, bo nie zagłębiała się tak teologicznie, i to mnie zawsze zachwyca, jak rozmawiam z tymi pacjentami, że właśnie mówią wysoką teologię, nie mając jakiegokolwiek, nie wiem, czytania dokumentów Kościoła, Tomasza z Akwinu, czy właśnie Baltazara. I Baltazar mówi tak, że on ma taką intuicję, że to nie jest tak, że czas, który jest pięknym, wspaniałym, dobrym wymiarem, że wszystko zostanie odkupione, wszystko będzie nowe, a czas wyrzucimy na śmietnik. Nie? Że czas po tej drugiej stronie też będzie nowy, tak? Będzie odkupiony, będzie zbawiony, tak? Ale że on będzie. Tam się pojawia takie niemieckie określenie, którego nie jestem w stanie wymówić. Ale właśnie Baltazar mówi, że będzie tam ten nowy czas. Jaki? No to już nie potrafimy o tym powiedzieć, ale że on też będzie tak zbawiony, tak jak całe stworzenie. I mi się, ja też bym szedł w tym kierunku, co Baltazar, co pani Halina Kobiela. Ja też to tak, że czas może inny, tak, ale że tam też będzie czas. A to dygresja, a do czego zmierzam? Że w latach 60. pojawił się taki pomysł, że skoro to jest, że tam nie ma czasu, z czym ja już się nie zgadzam, co zaznaczyłem, ale że tam nie ma czasu, to skoro tam nie ma czasu, to może jest tak, i to jest taka hipoteza, że człowiek umarł, nie ma czasu, tak? Umarł ktoś 2000 lat wcześniej, 2000 lat później, nie ma czasu, więc on się już jakby od razu jest na sądzie ostatecznym, tak? Bo nie ma czasu, no więc w takim razie nie ma problemu, że wszyscy ci, którzy umarli, umrą za 5000 lat i umarli 5000 lat temu, czy tam 4, że wszyscy po prostu się chlas, no i wszyscy się spotykają na sądzie ostatecznym i generalnie nie ma problemu jakąś tam drugą fazę, bo wiecie, rozumiecie. Ale w 1979 roku Kongregacja Nauki Wiary i w latach 90. później się do tego wróciło, mamy taki bardzo ciekawy, dotyczący tych dwóch spraw, to są takie dwa ostatnie dokumenty, właśnie jeszcze Międzynarodowej Komisji Teologicznej, 79. i list do biskupów w sprawie niektórych aspektów eschatologicznych, czyli tej teologii, która się zajmuje po śmierci. I tam zaznaczono jasno, że pomysł i negacja teologii, która mówi o tych dwóch fazach eschatologicznych, tak, śmierć, niebo, piekło, czyściec, odłączenie duszy od ciała i połączenie przy zmartwychwstaniu ciała, z ciałem uwielbionym, są ostatnie, tak, czyli jakby te dwie fazy. I dokumenty Stolicy Apostolskiej z ostatnich tam powiedzmy 40 lat mówią, no nie, to jest zła intuicja. Ma swoje, jakby, ona może być atrakcyjna, tak, bo łatwo, ona pod pewnym względem jest atrakcyjna. Natomiast Stolica Apostolska odrzuciła taki pomysł, tak, że utrzymała, że są te dwie fazy eschatologiczne. Czyli ten sąd szczegółowy po śmierci, tak? I sąd tak. ostateczny, tak? O to chodzi. Tak, i tak, i na ten temat Stolica Apostolska się wypowiedziała, że ten pomysł, który ma swoje, te, odrzucono. Jeżeli mogę, takie refleksje na temat moje kilka zdań, nie chciałem już mówić, ale mówię z własnego doświadczenia, nie uzurpuję tu sobie tutaj prawa, to nowy czas, o którym ksiądz mówi, to nie w naszym pojęciu czasu, czyli osi czasu, bo ja też bardzo często mówię właśnie na świadectwie, że tam nie ma czasu, nie? Bo Pan Bóg jest poza czasem, znajduje się poza jakby osią czasu, w tym znaczeniu, że nie ma czasu
w naszym tutaj rozumieniu, w tej osi czasu. Ja tego też doświadczyłem bardzo konkretnie, ponieważ modlitwy nie przychodziły do mnie po kolei. W tym znaczeniu, że nie szły one chronologią tutaj ziemską. To jedna rzecz, i także jak widziałem osoby modlące się, czy widziałem pewne sytuacje z rodziną moich bliskich, to widziałem jedna po drugiej w oddaleniu o kilkanaście kilometrów i uczestniczyły w tym te same osoby. To można powiedzieć było chwila po chwili, niemożliwe, żeby się przemieściły. Ja czasami mówię, że tam jest czas, tylko że mamy skalę jakby do nieskończoności, nie? Więc ja mówię, że tam to jest ten czas, który stale trwa. Ja nie umiem tego powiedzieć, ale czasami mówię, że tam się wszystko, ze względu na to, że są jakby inne wydarzenia, nowe doświadczenia, że ta kontemplacja nawet, tak? Ten ja, który byłem w progresie, przepraszam, że mówię o sobie, ale mówię o własnych doświadczeniach, bo nie chcę się wypowiadać za innych, że najpierw to uczucie szczęścia, a później ten drugi jakby stopień, tak? A pewnie jest nieskończenie wiele, że ta miłość jest stanem. Ja czasami mówię, że tam się wszystko dzieje jakby w tej samej, ze względu na różne, jakby nie różne, tylko dalsze doświadczenia, powtarzającej się sekundzie, że ten nowy czas to już będzie coś, co nie przeminie. O to mi chodzi, nie? Że ja tak rozumiem to pojęcie, to co teraz, co ksiądz Wiktor powiedział, Jasne. że to jest jakby poza naszą osią czasu i w tym znaczeniu używanie określenia tego jako tam czas, a nie stan niezmienny, byłoby mylące, bo czas to jakiś jest od czegoś do czegoś, ja przynajmniej tak to rozumiem. No chyba, że oglądający nas rozumieją inaczej. Mam nadzieję, że Teraz tutaj. tak, bo pan Andrzej dużo mówi o tych modlitwach i to jest wątek dla mnie bardzo ważny. I teraz jest tak. Najpierw wyświetlę tu nieoceniona Beata Luther, która tutaj bardzo dobrą rzecz napisała. Dobry początek tego wątku. Oglądałam parę razy u Roberta z Kassy, na kanale Prowadzi mnie Jezus, rozmowy z ludźmi po tych doświadczeniach, o których dzisiaj rozmawiamy. I mnie zastanowiło, że nie zawsze właśnie ludzie stali się bardziej pobożni, na przykład życie sakramentalne. Z łaski mogę skorzystać lub nie. I powiem szczerze, mnie również ta kwestia bardzo zastanawia, jak to jest, że są ludzie, którzy faktycznie przeżywają takie doświadczenia, tak intensywne, jak chociażby pan Andrzej, i wracają na ziemię i nic. I jakby ich życie się nie zmienia, jakby nie wyciągają z tego wniosków. Znaczy, nie powinniśmy się generalnie tym zdziwić z kilku powodów. Pierwsza, że mamy wolną wolę, tak? I człowiek, który doświadczył, to jest wolna wola. I Pan Bóg nigdy nie zadziała na nas w taki sposób, że odbierze nam wolną wolę, tak? Wolna wola. Trochę jakby podam przykład związany z tematem, że nieraz się zastanawiamy, czy ten Bóg, który jest miłością, pozwoliłby na to, że ludzie będą w piekle całą wieczność, tak? I Benedykt XVI, jak próbuje tą kwestię rozwikłać, no właśnie nawiązuje do tej wolnej woli, że to jest tak, że tak naprawdę to nie Bóg skazuje człowieka na wieczne potępienie w piekle, tylko to człowiek sam siebie podejmuje przez akt wolnej woli decyzję, że odcina się od Boga. I to człowiek. I co robi Bóg? Bóg właśnie tą wolną wolę tak bardzo szanuje, że na siłę go nie odbiera mu wolnej woli. Tak? Tak? To aż tak ten szacunek do wolnej woli jest posunięty, aż tak, wiecie, o co mi chodzi, do takiej granicy. Tak? To Bo jest jako człowiek. konsekwencja, tego, że Bóg jest miłością, bo przecież gdyby czego pragnie miłość od nas, to co ja mówię. Tylko naszej miłości. Bóg mógłby sprawić, ma moc słowa niewypowiedziane, wypowiedziane staje się, że nawet byśmy nie wiedzieli, że możemy go nie kochać, prawda? Tylko to jest pytanie, czy jeżeli musisz kogoś kochać, to jest miłość? No Nie, to jest właśnie, to przywiązanie. To jest oczywiście, to musi być przywiązanie. wolność. Akt Tak, wolności. prawdziwa miłość jest w wolności, dlatego Bóg nie zabierze, to moje przemyślenia, nigdy nam tej wolności, bo po prostu oczekuje od nas miłości. I drugie takie, właściwie pierwsze, które mi przyszło, że jakby nie mielibyśmy wolnego wyboru, to też by nie było kryterium oceny. Tak? W sensie takim, że no bo nie ma tej intencji jakby. Przepraszam, że tak już wtręt, ale to tak,
tak to odbieram, tak to widzę. To... No tak, bo znaczy, kwestia jest wolnej woli, ale jeszcze pozwólcie, że skończę jeszcze jedną myśl Biblii, bo myślę, że to dość... Czyli akt wolnej woli, tak? Gdyby Bóg odebrał człowiekowi wolną wolę, no to człowiek przestaje być w jakimś sensie człowiekiem, tak? Bo już przestaje o siebie decydować, bo ma wgrany jakiś algorytm jak robót, nie? A to jest, ale jeszcze jakby argument biblijny, tak? Bo czy my się dziwimy, że pacjent, który miał tak osoba, która doświadczyła Jezusa podczas NDE, że jednak się nie nawraca, tak? Ma wolną wolę. Ale jeszcze jedna rzecz. No ale popatrzmy na to, co się dzieje w Ewangelii, tak? Mamy apostołów, czy Judasza, tak? Który odrzuca widział uzdrowienia. Mamy mnóstwo, mamy tak Piłata, który skazuje Jezusa na śmierć. Później tradycja mówi, że on się nawrócił, a to jest inny temat. Ale mamy mnóstwo uczniów, którzy się odwracają od Jezusa, tak? A doświadczyli Jezusa, czy widzieli pusty grób, czy ten żołnierze rzymscy, którzy oszukiwali, także wykradli ciało z grobu, nie? Skoro w Ewangelii jasno mamy do czynienia z tym, że ludzie spotkali się z Jezusem wtedy i go odrzucili, choć widzieli cuda, widzieli wskrzeszenie, widzieli w jakimś sensie, tak, zmartwychwstanie, widzieli to proroctwa, które się wypełniły na krzyżu i tak go odrzucili, tak? No to tym bardziej ci ludzie, którzy mieli autentyczne, zakładając, że mieli autentyczne, tak? To doświadczenie, no to też odrzucili, tak? Bo to, ta kwestia, ona budzi, i to będzie jakby ta ostatnia rzecz, którą tutaj dzisiaj ruszymy, bo mówię, patrzę na zegarek, niestety, bo ja bym siedział do rana i tą rozmowę prowadził chętnie. Takie pytanie, to zawsze się pytam, ale po co? Znaczy, po co są takie doświadczenia? Bo jeżeli wiemy, że to nie jest śmierć, to nie jest sąd, to w takim sensie już tego właściwego sądu, po co te rzeczy się dzieją? No, pierwsza odpowiedź, która się natychmiast rodzi, no po to, żeby tego człowieka, który to przeżywa, jakoś, nie wiem, wstrząsnąć, obudzić i tak dalej. No jedni się budzą, drudzy nie przy tych doświadczeniach. I teraz ja już nie chciałbym teoretyzować, bo tutaj ja specjalnie zostawiłem na koniec ten wątek. Jeżeli wytrzymaliście do tej pory, to jeszcze wytrzymajcie, bo to jest naprawdę mocne. To, co się wydarzyło w tej historii pana Andrzeja. Ja bym poprosił pana właśnie o opowiedzenie. Tam są dwie rzeczy, które bardzo mocne, które się dzieją. Tutaj w tej naszej rozmowie to nie padło jakoś tak mocno. Pan wspominał o tym, że jest pan kibicem piłkarskim. Ale to zdaje się coś trochę więcej niż dzisiaj tylko, mecz był. Niż tylko zwykłe bycie kibicem. To jest coś znacznie więcej. I teraz ten powrót związany z modlitwą. Bo teraz, słuchajcie, kiedy się modlimy, mamy często w modlitwie takie doświadczenie, że gdzieś tam gadamy do ściany, do powietrza, że to właściwie, czy się będziemy modlić, czy nie, i tak sprawy idą swoim torem. Nie widzę żadnych owoców tej mojej modlitwy. Niezwykłe jest zobaczyć jakby od drugiej strony, co się dzieje z tą modlitwą, która jest wypowiadana. Więc teraz bym właśnie poprosił pana o opowiedzenie tej historii w tym aspekcie, nie? Dotyczącym modlitwy i tego, co się działo już potem w konsekwencji po powrocie. Ale to chodzi o historię mojego brata, tak? Tak, tak. No to taka historia, która była dla mnie dość trudna, bo ja słyszałem modlitwę mojego brata, którą tam w kaplicy szpitalnej on zanosił. Przy czym jakby nie miałem całego spektrum. Widziałem tylko jego. Dopiero nikomu nawet o tym nie mówiłem. To była modlitwa taka, w której on po prostu zwrócił się do, dosłownie mówił, dlaczego jego zabierasz, nie mnie, on ma dziecko na wychowaniu, weź mnie, że ofiaruję ci się właśnie zamiast niego i tak dalej, i tak dalej. Powiem szczerze, że w momencie, w którym ja wyszedłem doszedłem do zdrowia, to mój brat jakieś pół roku później zorientował się, będąc tam, notabene na Ukrainie, taka podróż sentymentalna, bo tam rodzina pochodzi z Kozłowa, to bardziej chodzi o ojca, o jego czas dzieciństwa. Pod prysznicem wyczuł po prostu guza w okolicach tam podróżysza i to okazało się, że to był nowotwór złośliwy i tak po
właściwie no walczył, ale po roku zmarł. To był ciężki dla mnie moment, dlatego że no ojciec, który był zżyty z bratem, dlatego że jakby cały czas z nim zamieszkiwał bardzo mocno, no ciężko mi było mu to powiedzieć, prawda, tą sytuację jakby, że to z mojego powodu, więc mu nie mówiłem. Z drugiej strony mój brat poruszył tam, można powiedzieć, niebo i ziemię, zrobił taki modlitewny szturm do nieba, razem zresztą z ojcem, a mi ciężko było to robić, w tym sensie, że jakby miałem takie odczucie wtedy, że jakby się sprzeciwiał woli Bożej, jakby po wszystko, po oczywiście po ludzku, co mogłem, to robiłem, ale jakby wiedziałem, że ta sprawa jest bardziej pomiędzy Panem Bogiem a Tadeuszem, a trochę mniej Tak. pomiędzy nami, więc owszem, jakby nie działałem na aż takiego, w tym sensie, może tak po ludzku, maksa, w sensie nie miałem takiego przeświadczenia, że wszystko, miałem takie wrażenie, jakbym się sprzeciwiał właśnie tutaj tym ustalonym rzeczom. I powiem tak szczerze, że nie wiedziałem o tym, dopiero moja siostra, bo ona mi tego nie mówiła, nie wiedziałem, że moja siostra była świadkiem tego, że ona po prostu stała w drzwiach tej kaplicy. Ja widziałem tylko, jak słyszałem tę modlitwę, widziałem tylko obraz mojego brata, jak już powiedziałem, nie widziałem szerszego spektrum. I ona właśnie w trakcie filmu zaczęła opowiadać właśnie tą historię Tadeusza, że on się ofiarował i że później umarł. I powiem tak szczerze, że przez jakiś czas to też było takie dość traumatyczne w tym sensie dla mnie doświadczenie, ale przyszło też dla mnie zrozumienie jedną rzecz, że to był też objaw Bożego miłosierdzia, bo każdy ma tam swoje ciężkie sytuacje życiowe. I przyszło to przy takiej okazji, że kiedyś ja się w cudzysłowie, znaczy nie w cudzysłowie, tylko się ofiarowałem przynajmniej po części za inną osobę, żeby przyjąć to cierpienie i to się nie dokonało. W sensie praktycznie nie zobaczyłem tego owocu i nawet pamiętam, że taki miałem, mówię, no tak, no to moja ofiara nie została przyjęta. Taki pierwszy odruch ludzki, nie? A potem sobie uświadomiłem, że przecież to z punktu widzenia Bożej Wszechmocy mówię, co za durnoctwo mówię, nie? Że jeżeli do nas należy akt woli i starania, to czego doświadczyłem w tej intencji, a nie efekt, tak? To jeżeli robisz ofiarowanie za kogoś i jak ja robiłem, to najczęściej jeszcze później miałem potwierdzenie, czy na pewno chcę. Tak? Jakoś tak zawsze takie miałem pytanie w duchu, ale to też moje osobiste doświadczenie. To mówię, przed Bogiem jest tak, jakby się dokonało. Że mimo, że jakby, przepraszam za określenie, nagroda czy konsekwencja będzie taka, jeśli chodzi z punktu widzenia naszych intencji, jakby to się wydarzyło, nie? Że to wcale nie jest tak, że to, że ona się nie dokonała w sensie praktycznym, bo może nie zobaczyliśmy tego na osi czasu, to nie znaczy, że ona nie została przyjęta. Jeżeli została przyjęta, to mamy taki wymiar jak ten. I później to mnie jeszcze utrwaliło jedną rzecz, kiedy przeczytałem sobie właśnie o kwestii grzechu, nie? Że grzech myślny, taki i inny. I mówię, no tak, no tak, przecież to chodzi z punktu widzenia naszej intencji. Czasami to nawet moim kolegom, a także no każdego to z nas dotyczy. Jak opowiadałem, to mówię, słuchajcie, no bo pytali się mnie, pytał się znajomy, czy ja, jak ja uważam, po prostu tak normalnie, jak to między przed spowiedzią jakiejś wątpliwości, każdy czasami zadaje pytanie drugiej osobie, mówi, że ma ciągłe te myśli jakieś takie natrętne i to dość takie nieczyste i mówi do mnie, że czy on się ma z tego spowiadać. Ja mówię, jeżeli w to nie wchodzisz, to nie, bo one nie pochodzą od ciebie. On się na mnie patrzył. Ja mówię, grzech myślny to jest wtedy, bo idziesz ulicą, myślisz o czymś innym i nagle masz, nie wiem, no. Pan Bóg dał nas, stworzył nas całą seksualnością, prawda? Mamy nagle jakieś bodźce, wrażenia estetyczne, teraz nie trudno, reklamy, zaraz przyjdzie wiosna, prawda? Więc ja mówię, jeżeli nagle sobie zobaczysz znikąd, myślałeś o czym innym i pojawi ci się myśl, o jakie ładne piersi ma ta kobieta, tak? Przepraszam, że tak już powiem, jest dość późna pora, to mówię, to ta myśl się pojawiła ci znikąd, jakby ty jej nie chciałeś. Mówię, zaczynasz grzeszyć myślą i takie mam pojęcie, mam nadzieję, że ksiądz Wiktor to sprostuje, jeżeli będzie jakiś błąd. Mówię, w momencie, w którym zaczynasz sobie jakby wchodzić to, czyli zaczynasz sobie wyobrażać sobie... Akt woli, decyzja. Tak, co byś z nimi nie robił. Nie, to jeszcze myślnie mówię, nie? Co byś z nimi nie robił.
A mówię, a kiedy podchodzisz do tej kobiety z tym zamysłem i ją zagadujesz, to już zaczynasz grzeszyć czynem, nie? I mówię tutaj objawem, jak ona ci powie, spadaj buraku, no to klamka zapadła, przed Bogiem jest tak się dokonało, nie? Czyli twój akt woli, decyzja, działanie, nieważne jak wyszło. Ja mówię, to objaw twojego Bożego miłosierdzia względem ciebie polegałby na tym, że ta kobieta wejdzie z tobą w flirt. On się tak na mnie patrzy. Ja mówię, no tak, a czemu? Ja mówię, bo w którymś momencie możesz powiedzieć, nie, jednak nie chcę. Zmienić akt woli, tak? Jak ona ci powie, wpadaj, tak? To przed Bogiem jest tak, jakby się dokonało. I analogicznie, jeżeli powiesz, że za kogoś chcesz iść na śmierć, a to się nie dokona, w sensie, no nie wiem, na rozstrzelanie, mama za córkę i tak dalej, a nie odwołasz tej decyzji, to myślę, że przed Bogiem jest tak, jakby się dokonało. Także ta ofiara mojego brata, dlatego mówię, że to jest objaw Bożego miłosierdzia, bo każda ofiara, to sobie później uświadomiłem, to jest moja opinia, proszę o małą korektę księdza Wiktora, że to był objaw Bożego miłosierdzia, bo on wtedy był najbliżej Pana Boga. Jakby kiedy ofiarujesz, oddajesz, to dlatego dałem na początku filmu, że nie ma, nikt nie ma większej miłości niż ktoś, kiedy ktoś oddaje właśnie życie, tak, swoje. Więc Pan Bóg go zabrał w tym momencie, w którym on był najbliżej Niego. I myślę, że dlatego nazywam to objawem Bożego miłosierdzia. Tutaj jakieś ewentualne wątpliwości, to niech ksiądz Wiktor rozstrzygnie. I proszę, nie mam żadnych. Jeżeli mogę, to proszę o to podsumowanie, tą konstatację z tej książki, bo to naprawdę bardzo ważna rzecz. W mojej ocenie będzie ta rozmowa niepełna, bo w końcu tej książki... Ale to zostawmy jeszcze może tą konstatację, bo ja chciałbym ten wątek tu pociągnąć, dlatego że czasami jest tak, że... Znaczy, bo to się rodzi pytanie, tak? Znaczy, do czego służą takie doświadczenia jak to? No to znaczy, w takim sensie czysto utylitarnym, takim użytkowym. No po co nam to jest dane? Moje zdanie? I ten wątek... Nawet mi chodzi o zdanie, ale o tą historię, która się wydarzyła, bo to, co mnie poruszyło... Jedna rzecz to jest oczywiście ta ofiara brata za brata. To jakby danie swojego życia, tej miłości... W taki sposób i przyjęcie, bo to łatwo jakby to zobaczyć, nie wiem, Boga jako potwora, który musi kogoś zjeść, tak? No tego nie zjadł, to zjadł tego, ale to zupełnie nie jest, to jest karykatura, bo to zupełnie nie o to chodzi, tak? No to mówiłem, to jest akt wielkiej miłości, miłości niego, brata do brata i ona Boga się do wydarza, mojego brata. Tak, w ten właśnie sposób, ale również ten wątek tego poruszenia wielkiej armii ludzi do modlitwy, i tego, co się teraz też zdaje się jeszcze dzieje, znaczy no teraz mamy w ogóle czas nienormalny, ale mam na myśli ten cały ruch modlitewny kibiców i tego, co czytałem o tym, tak, o pielgrzymce, o modlitwie. Widziałem też zdjęcia gdzieś, nie wiem, w jakim to było kościele. Ale to nie są takie sceny, które się kojarzy z kibicami, tak? Że stają do modlitwy. Raczej kibice kojarzą się z tym, że się ustawiają na ustawkę z kibicami drużyny przeciwnej. No są i tacy wszyscy jakby, znaczy inaczej, nie tacy i tacy, bo w tym momencie mówimy o czymś, że tak jakby granica między dobrym a złem leżała pomiędzy ludźmi. Ci są dobrzy, ci są źli. Ona zawsze leży w człowieku i tylko co będziemy budować, tak? Na jakim etapie jesteśmy, na etapie rozwoju. Pan Bóg ma swoje ścieżki. Z jednej strony mówię, dlaczego się to wydarza. Przede wszystkim pamiętajmy, że ja to tak widzę i doświadczam, zawsze chodzi najpierw o jedną osobę, bo to też to sobie uświadomiłem chyba, jak kiedyś czytałem właśnie rozmowy z jedną z mistyczek i Pan Jezus mówi, to chociaż Ty mi wynagradzę, chyba do siostry Faustyny, ale też do innych, bo Ty możesz być, za cały świat możesz mi wynagrodzić. Czyli i to mi tak z nauką, gdzie usłyszałem, że gdybyś był jedynym człowiekiem, to Pan Jezus by poszedł na krzyż i w tym sensie jesteś dla Niego całym światem, że mamy tą indywidualną, więc zawsze chodzi personalnie o daną osobę, o jednego człowieka, ale to jest ta indywidualna właśnie relacja z Bogiem, a właściwie Boga z każdym człowiekiem, z każdym stworzeniem. Tak to odczuwam. Jakiekolwiek sprostowania, ksiądz Wiktor, bo mówię o tym, jak ja to rozumiem, ale jednocześnie, mówiąc tak brzydko, kolokwialnie, Pan Bóg wyciąga z danej sytuacji, jeżeli pójdziemy, jeżeli podejmiemy te działania, jakby te natchnienia, dobre natchnienia,
to także na świadectwo dla, także na świadectwo dla innych. Więc to jest kwestia, bo łaska jest zbudowana na naturze ludzkiej. Jeszcze to jest taka łaska, że Pan Bóg działa przez nas, nie? To też może dlatego, że tutaj to błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, nie? To taka konstatacja, jak ksiądz Wiktor mówi, że to jest pewna tajemnica msza święta. No jakbyśmy zobaczyli otwarte niebo i chwałę Bożą, to by nam serce na tej mszy świętej pękło, ale z radości, nie? Tym razem byśmy tak po prostu... Ja zobaczyłem tylko blask chwały i on mnie zachwycił. Gdybym był w ciele wtedy, to myślę, że natura w ogóle, przepraszam za to określenie, bo ona rozsadza, przekracza nasz wymiar, po prostu rozsadziłaby nas. Nasze człowieczeństwo jako takie, w tym wymiarze takim, jakim jesteśmy cielesnym, tak to rozumiem i tak to widzę. I dlatego też Bóg nie da nam swojej chwały tutaj w tym znaczeniu, w każdym zresztą znaczeniu. Wszystko nam da, ale swojej chwały to już nie da. Na pewno, bo to jest właśnie Jego. No bo no to jest Bogiem. Ale dobrze, no ale na tej zasadzie, nie, jakby to Pan Bóg gdzieś tam gdzieś działa, dociera, budzi właśnie. To jest takie kołatanie właśnie z miłością, posługuje się tym i trzeba powiedzieć, że no stara się na wszystkie możliwe sposoby dotrzeć. I to pamiętajmy, do mnie też stara się dotrzeć każdego dnia i powiem tak, że codziennie się zmaga z moją wolną wolą, prawda? W mojej postawach, w cudzysłowie oczywiście się zmaga, bo daje mi różne natchnienia. To nie jest tak, że człowiek raz czegoś doświadczy i już będzie pozbawiony tej bitwy. Ta walka to będzie trwała do samego końca i tego bądźmy pewni i tego, no tego boleśnie doświadczamy. Myślę, że każdy z nas, no taka jest natura ludzka. Każdego to, o przepraszam, dwóch osób nie. No, są opisane w Ewangelii, mama i syn, reszta już tak, nie? No, no dobrze, no ale to tyle, nie? To ja myślę, że Pan Bóg ma, przepraszam, jakby swoje te ścieżki, więc my widzimy to jakby, jak odkrywamy, że to jest spowodowane z jednego powodu, z drugiego, nie? Odnajdujemy takie jakieś dwie intencje, mówimy, a wiem dlaczego Pan Bóg to uczynił, nie? Bo widzimy taki jedno jakby, jak ja to mówię czasami, jedną taki strumyczek. Jak zobaczymy drugi, to powiemy trzeci, czwarty, piąty, że gdzieś to działa, to łaska, mówimy, ojeju, Panie, jesteś wielki, prawda? A tak naprawdę to jest 7 wątłych strumyczków, a to jest więcej niż do rzeczy Amazonki, które ma 120 kilometrów, bo nie widzimy tego w perspektywie, jak już powiedziałem, czasu, tak? I tak dalej, i tak dalej, że nasze działania będą trwały właśnie w pokoleniach. Natomiast to, co jest tutaj z tej historii dla mnie niezwykle budujące, to jest to, jak bardzo nasze modlitwy zanoszone do Boga są słyszane i jak bardzo one są nie tylko słyszane, ale brane pod uwagę, że to nie, bo czy łatwo wpaść w pułapkę takiego fatalizmu, a Bóg i tak zrobi swoje, nie? Co tam zamyślił, to zrobi, to co ja się będę w ogóle o cokolwiek modlić, nie? I tak będzie tak, jak tak jak ma być, więc po co ta modlitwa? I kiedy jakby to widzi się od tej drugiej strony, słyszy się od tej drugiej strony i widać, co ta modlitwa robi, tak? Że nawet ta modlitwa właśnie ściąga z powrotem tą duszę na ziemię. To widać to. Księże Wiktorze, bo tutaj pan Andrzej nie daje spokoju z tą konstatacją. Ale ja już nie wiem, o którą chodzi. No takie ogólne właściwie, takie podsumowanie, jakie są. Przecież ksiądz ma te badania właściwie tak naprawdę z kilkudziesięciu lat. Jak to wygląda w świetle, o inaczej może, nauki Kościoła katolickiego, tą konstatację. To znaczy, to już powiedzieliśmy, chyba taki podstawowy wniosek, który nie jest akurat już mojego autorstwa, bo go wysuwali przede mną też nie katolicy badacze, że to, co ponad wszelką wątpliwość możemy stwierdzić, bez względu na to, czy uznajemy te relacje za prawdziwe, czy nie, to czemu nie możemy zaprzeczyć, tak, bo jest faktem, to pierwsza rzecz taka, że ludzie z różnych kontynentów na przestrzeni, nie wiem, kilkudziesięciu lat mówią dokładnie tą samą relację, tak? Czyli my możemy wyodrębnić stałe elementy bliskiego doświadczenia śmierci i, co bardzo ważne,
ona jest stała i występuje u wszystkich pacjentów, tak? Pierwsza rzecz, ale druga, że jest niezależna od poglądów pacjenta, od wyznania wiary, tak? Czyli katolik, muzułmanin, ateista, Żyd ma dokładnie takie same doświadczenie życia po śmierci w trakcie NDE, tak? I druga rzecz, że to doświadczenie generalnie jest zgodne z teologią katolicką, tak? Jest generalnie zgodne z teologią katolicką. Na przykład buddyści nie mają reinkarnacji, a generalnie oni powinni mieć reinkarnację, tak? Doświadczyć reinkarnacji. Też jest ciekawe, bo jakby możemy tak powiedzieć, ojciec badań nad bliskim doświadczeniem śmierci, czyli Raymond Moody, ten, który napisał Życie po życiu, pierwszą książkę, którą pewnie większość osób czytało, on sam wierzy w reinkarnację, tak? Natomiast sam pisze w swojej książce, że jego badania pokazują, że nie ma reinkarnacji wśród relacji pacjentów po NDE, co jednak według jego opinii nie zmienia faktu, że dalej wierzy w tą reinkarnację, tak? Natomiast pacjenci tego po prostu nie doświadczają. Więc to jest ten wniosek, że moja wiara, religia nie wpływa na to, jak moje relacje wyglądają. I po drugie, że w tych relacjach nie ma herezji, tak? A osoby bez jakiegokolwiek wykształcenia teologicznego, tak jak wspomniałam panią Halinę, która no powiedzmy, cytowała Baltazara, tak? Takie zawiłości teologiczne, no nie mając w ogóle wykształcenia teologicznego, tak? I właśnie, i w tych relacjach one są zgodne z teologią katolicką, tak? Są, po prostu są zgodne z teologią katolicką, pod warunkiem, że mamy albo udokumentowaną, tak, dokumentację medyczną, nie? Bo czytając, jest mnóstwo książek w księgarniach na ten temat, ich jest coraz więcej, bo temat jest nośny, tak, chodliwy, tylko że jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że w większości książkach te relacje są pomieszane ze sobą. Pacjent, który ma tak udowodniony zawał serca, załóżmy, tak? Czy właśnie kwestia tych krwotoków z wątroby, jak pan Andrzej, czy właśnie śmierć kliniczną, czy przeszczep serca, czy wypadek samochodowy, tak? I ci pacjenci są pomieszani w wielu książkach z pacjentami, którzy po prostu mieli wrażenie, że umarli, no i opisują teraz życie po śmierci jako NDE. I teraz w tych książkach, kiedy to jest pomieszane i jest taki miszmasz i zacznie się to segregować, tak? I to było dla mnie coś wow, że kiedy ja to zacząłem odseparowywać relacje te z dokumentacją medyczną i bez dokumentacji medycznej, że te z dokumentacją medyczną one są zgodne z ortodoksją katolicką, a te bez dokumentacji medycznej, tam się pojawiają różne historie. Nie? Czasami jak sobie robią to ten podtytuł książki, tak, teologiczne śledztwo, że czasami miałem takie wrażenie, że jak sobie właśnie miałem wywiad z jednym pacjentem, z drugim, z trzecim, czwartym, nie? I zacząłem i z różnych książek, które przeczytałem, materiałów i tak dalej, z książek i tak dalej. I nagle zacząłem je powiązywać z tym, co mówi święta Faustyna, z tym, co pisze święty Tomasz w sumie teologicznej, co jest w katechizmie Kościoła katolickiego. Znalazłem na przykład ten list do biskupów w sprawie Kongregacja Nauki Wiary, dokumenty Kościoła, Breviarium Fidei, tak? To, co mówiła o eschatologii, tak? I nagle wszystko zaczęło do siebie pasować, nie? I nagle zaczęło... I dla mnie to było, tak jak na tych nierach serialach jest, że ten śledczy łączy te fakty. Sznurkami na ścianie, tak, zdjęcia, tak. Dokładnie tak. I ja miałem takie wrażenie, że ja zaczynam łączyć te wywiady tym sznurkiem z dokumentami Kościoła, z wypowiedziami na przykład Piusa XII, który tam mówił, jeszcze poruszał inne tematy. I nagle... Pasuje, nie? Po prostu pasuje. No i z tego wyszła książka. Którą gorąco polecamy. Tutaj wyświetlały się co już jakieś właśnie pozytywne opinie, komentarze na ten temat. Warto zaopatrzyć się w obydwie książki, obejrzeć film ze świadectwem pana Andrzeja. Nie po to, żeby sobie próżną ciekawość zaspokajać dla samej ciekawości. Nie w tym jest rzecz.
są pewne wnioski uniwersalne dla nas, którzy tu jesteśmy jeszcze po tej stronie i chciałbym też, żebyśmy musimy skończyć tego live'a jakoś, żeby one nam zostały, tak? To znaczy to jest taka dla mnie osobiście najbardziej poruszająca rzecz, modlitwa. Jak bardzo wiele znaczy modlitwa za siebie nawzajem. Żeby modlić się za siebie, za swoich bliskich, za znajomych, przyjaciół. Nieraz jest tak, że nawet mamy, przechodząc ulicą, widzimy człowieka albo sytuację i jest takie poruszenie wewnętrzne, delikatne albo mocniejsze, do tego, żeby się za tą sprawę modlić. Albo jakiś wypadek, albo jakaś osoba po prostu przychodzi i bez powodu czujemy, żeby się za, tego, za kogoś takiego pomodlić. Ja mam takiego przyjaciela we wspólnocie, który ma sny. Jemu się, przepraszam, śnią konkretne osoby, za które ma się, i on wie, że ma się za nie modlić. I się modli. Więc korzystaj też z takich intuicji, które Bóg ci podsyła w sercu do tej modlitwy, bo ona naprawdę ma znaczenie, ta modlitwa. To jest akt miłości, to jest akt, to ofiarujesz to dla kogoś w jakiejś konkretnej sprawie i to się dzieje. Znaczy, ta modlitwa coś robi. Ona ma swój cel. I dopóki jesteśmy tutaj, róbmy miłość, tak? Bo to jest to zabierzemy na drugą stronę. Nie? I dopóki tu jesteś i jeszcze masz to ciało, jeszcze możesz nim dysponować, używaj go do tego, żeby dawać, uczynki miłość innym. Tak. I to właśnie, to znowu przyszła siostra Faustyna, co Pan Jezus powiedział do niej, że i to jak to jest uznane, no nie dlatego, że to powiedziała, napisała siostra Faustyna i ona to usłyszała, tylko że to gra, do tego doszedłem z kazaniem na górze, błogosławieństwem. Jak powiedział, żadna dusza nie może mi się wymówić, mówił do niej, z miłosierdzia, bo jeżeli nie możesz go czynem jakby uczynkiem zrobić, bo nikt nie przyjdzie, czy nie będzie stał na furcie, czy nie masz po prostu środków, nie? Jak my możemy, to zawsze możesz, jeżeli nie masz na to środków, to możesz słowem kogoś pocieszyć, umocnić, nawrócić, upomnieć, przestrzeć, a jeżeli nie masz i takiej okazji, to zawsze możesz modlitwą, to są te trzy formy, czyli ten uczynek i to, ta intencja, o której mówił, zawsze wysłuchiwana, czyli zawsze miła Bogu, o nawrócenie grzeszników jako uczynek miłosierdzia, czyli uczynek miłości względem drugiego, czy za dusze w czystu cierpiące, prawda? I ja słyszałem, że na przykład dusze w czystu cierpiące, i to taka moja też krótka refleksja, że modlą się natychmiast, że są tak wdzięczne, że natychmiast się wstawiają za tych, którzy te męki. No tak, jak doświadczyłem tego, mówię, no tak po ludzku to pasuje, nie? A ostatnio tak do mnie dotarło, że tak, no przecież jeżeli my znosimy konsekwencje ich działań poprzez modlitwę, prawda, poprzez jako formę odpokutowania dla nich, tak, to trzeba powiedzieć, że w jakimś sensie one zaciągają u nas dług. A przecież nie wyjdą, póki się nie wypłacą. Więc natychmiast wypłacają nam się modlitwą. Jakby znoszą to. I tak już, nie wiem, co myśli na ten ksiądz. I ten biznes modlitewny się tak kręci. No. Ale i się pomnaża. No tam już nie mogą za siebie, tak, ale za tych w piekle, no to nie ma sensu. Ci w niebie już nie potrzebują, więc jedynie za ten kościół pielgrzymujący, prawda? Ale tak sobie ostatnio to właśnie uświadomiłem, że przecież, no tak, one w jakimś sensie, przepraszam za określenie, muszą, tak? Bo jakby zaciągają ten dług u nas, nie? I natychmiast nam się wypłacają. I to taka radość właśnie wielka. No tak, to jest potężny oręż miłości, który Bóg nam dał, modlitwa. I to są naprawdę różne formy. Będzie modlitwa charyzmatyczna, będzie modlitwa różańcowa, będzie koronka, będzie mnóstwo różnych rzeczy. Używaj tych rzeczy, które masz. Każda byle z miłością. Tak, kryterium jest miłość. Tak, tak. Nie modlitwa przeciwko, nie? Tylko modlitwa. Ale z miłością. Jako uczynek. Nie? To co powiedział właśnie tak. Maksymilian. Nie módl się więcej, ale lepiej. Nie? Lepiej to znaczy z takim miłością, na jaką cię stać. Nie? To są takie rzeczy, gdzie z jednej strony modlimy się za tych właśnie, którzy potrzebują tej modlitwy w czyśćcu, ale możemy
się modlić. Tutaj zresztą ktoś wpisał. Maria wpisała, Maria Elżbieta. Ja często błogosławię przechodniów. Też mam takie poczucie, że tego potrzebują. Krystyna pisze, ja to też robię, zwłaszcza po przyjęciu Komunii Świętej. Ja na przykład robię tak, że ja mam już taki nawyk, że kiedy przyjmuję Komunię Świętą, to zawsze też z jakąś intencją. Za kogoś taką komunię, ale to ostatnio słyszałem całkiem niedawno bardzo fajną intencję też, taką intuicję, jeżeli chodzi o modlitwę, żeby się modlić, będąc w pracy, modlić się za swoich współpracowników, za szefów, za współpracowników, bo to nie chodzi tylko o kwestie takie, powiedziałbym, już właśnie ostateczne, ale to jest tak, że twoja modlitwa również zmienia atmosferę. Kiedy ty sprowadzasz modlitwą, sprowadzasz Bożą obecność do tego miejsca, gdzie jesteś, tam się zmienia atmosfera. Ludzie się kłócą, nienawidzą się, zazdroszczą sobie, próżne ambicje. To jest nieraz miejsce pracy jest kłębowisko żmij. Kiedy wchodzisz w taką sytuację z modlitwą, która sprowadza Bożą obecność, atmosfera się zmienia, ludzkie serca się przemieniają. Naprawdę, za każdym razem. W każdym miejscu, gdzie tylko możesz, gdzie tylko o tym pamiętasz, módl się, módl się, módl się za innych, Polecam nie? koronkę do aniołów stróżów, bo w tym momencie aktywujemy, one są gotowe i czekają tylko na akt woli człowieka, jak się modlisz, także do aniołów stróżów prosić nawet swojego, żeby poszedł i pogadał z aniołami stróżami tych innych osób, to natychmiast się naprawiają relacje, bo my zapominamy o aniołach stróżach, my często do najwyższej instancji, a on mówi i dopiero zwrotka idzie do aniołów stróżów, a czasami bezpośrednio wystarczy tą koronkę właśnie do aniołów stróżów o relację i oni wtedy zaczynają działać. To takie doświadczenie, jak musisz gdzieś pójść, porozmawiać, to poproś swojego anioła stróża, żeby on poszedł i pogadał z aniołem stróżem tamtego człowieka, jeżeli na tyle, na ile będzie otwarty, na pewno on to, no to uzyska bardzo szybko, nie? To też takie Słuchajcie, doświadczenie, musimy. o którym Musimy ja też zamknąć tego dzisiaj live'a, bo on się sam nie zamknie. A niektórzy z nas, ja mam jutro wolny dzień, dlatego ja mam akurat luksus. Naprawdę ja Tak, zazdroszczę. bo ja dzisiaj właśnie ja tak pracuję w takim Ale to systemie. nie ma czego, to dopiero jutro, dzisiaj od trzeciej, a to już. Tak, ale mam, tak powiem, ja wiem, że się wyśpię, ale wiem, Ja o już są tu z nami, 7:30 mam że są z lekcję. nami tacy, co się nie wyśpią, Ja też musiałem. ale to już sami podejmowali decyzje na własne ryzyko, tutaj są z nami. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy, że wytrwaliście z nami tyle czasu. Księże Wiktorze, to ja bym poprosił w tej chwili, żebyśmy się pomodlili z taką intencją właśnie za o dobre owoce takich doświadczeń, o których tutaj rozmawialiśmy, o łaskę nawrócenia dla tych, którzy albo przeżywają takie doświadczenia, albo jakoś nie wiem, oglądają, no choćby z próżnej ciekawości jakieś tego typu relacje, żeby z tego skorzystały. Taką łaskę nawrócenia i skorzystania z tego. Ale to tylko tak poddaję. Natomiast żebyśmy też się pomodlić za tych, którzy wytrwali tyle jeszcze tutaj z nami. I o błogosławieństwo. Duchu Święty, dziękujemy Ci, że byłeś na tym spotkaniu, że prowadziłeś nas przez nie, że jesteśmy Twoimi narzędziami, które wykorzystujesz do szerzenia prawdy o tym, co dla nas przygotowałeś po śmierci, bo wierzymy, że w momencie śmierci nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. I dopiero przed nami czeka nas piękne życie. I najpiękniejsze momenty w naszym życiu czekają nas bezpośrednio po śmierci, a więc spotkanie z Panem Jezusem, spojrzenie Mu prosto w oczy, przytulenie się do Jezusa. Jesteśmy Ci za to wdzięczni. I naszą wiarę chcemy może wzmacniać, budować, korzystając z tych świadectw, z Twoich łask, które dajesz ludziom, którzy się dzielą swoim świadectwem. Ale też prosimy, daj nam tyle dojrzałej wiary, żebyśmy nie zatrzymali się na tym, żeby nasza próżna ciekawość nad bliskimi doświadczeniami śmierci nie była zaspokojona tylko poprzez kolejne filmiki na YouTubie, kolejne książki, artykuły, tylko żeby to wszystko nas
żeby to wszystko było punktem wyjścia w naszej wierze, żeby nas to zainspirowało do sięgnięcia do Ewangelii, do Pisma Świętego, do adoracji Najświętszego Sakramentu, do poznawania Ciebie w sakramentach, w adoracji, w sakramencie pokuty i pojednania, a więc w niesamowitym sakramencie miłości. Bo to prosimy Cię o to, o tą dojrzałość wiary, żeby to nas prowadziło do Ciebie. I proszę, prosimy Cię, abyś uświęcał wszystkich naszych widzów, słuchaczy, którzy swój czas poświęcili, żeby Ciebie w takiej formie, w taki sposób poznawać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi, strzeże i umacnia Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Zostańcie serdecznie w miłości Chrystusa. Bogu. Amen. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać. Serdecznie księże Wiktorze, panie Andrzeju. Jesteście naprawdę bohaterami. I jak ten film się będzie przewijał już na tym prawdziwym sądzie, to myślę, że że film o tym filmie też się będzie przewijał, że daliście ten czas. I myślę, że też się pojawią wtedy osoby dotknięte świadectwem i rozmową, do których to trafiło. To jest jeden z motorów, który mnie nakręca w robieniu tych rzeczy, bo wiem, że nie mam nad tym żadnej kontroli. A to jakieś słowo, jakaś rozmowa, jakaś sytuacja dotyka czyjegoś serca i inspiruje do zmiany, do nawrócenia, do tego, żeby coś tam się wydarzyło. A ja tak na początku słyszałem, że ktoś coś o świętym Andrzeju Boboli usłyszałem. Że ktoś słucha nas? Jest tak, że to, co nagrywamy w tej chwili, bo to jest nagrywane również, pojawia się w formie podcastu, czyli już tylko sam dźwięk bez obrazu, w londyńskim radiu Bobola. Bo to jest parafia Andrzeja Boboli i tam jest radio. Bo to mój osobisty patron i to zapomniany patron. Proszę, przypadek? Nie sądzę. Ja mam parę właśnie od niego znaków, ten rozpłatany brzuch i parę innych rzeczy, to niełatwy. A przecież my zapominamy, on sam wskrzesza swój kult i mówi, że my tak naprawdę mamy, zobaczcie, przez zasługi jego męczeństwa wiele wyproszone, a my po prostu z tego nie korzystamy. Bo on o tym sam mówił, że tak naprawdę powiem wam tak, już i kończąc, byłem ostatnio na peregrynacji na Grochowie, zaprosili mnie żołnierze Chrystusa na świadectwo i zobaczyłem tam właśnie obraz Matki Bożej Łaskawej i pani Ewa Twarowska ze Stowarzyszenia Krzewienia Kultu Andrzeja Boboli przyniosła i były ustawione na ołtarzu relikwie świętego Andrzeja Boboli. I tak się patrzyłem na to i mówię, ja dziękuję. To ja mam ten sam widok, jaki miał nuncjusz apostolski w 20 roku, jak Bolszewia szła, nie? Zabrakło tylko Władysława Zgielniewa, kiedy ta nowenna do Andrzeja Boboli była zanoszona. I mówię, przecież przez niego ma przyjść przemiana narodu polskiego, a on jest takim zapomnianym właśnie świętym. Jest jego ciało. Pamiętamy także o wszystkich innych, a do niego się nie modlimy, nie wznosimy. Także pozdrawiam wszystkich wyznawców, teraźniejszych właściwie, tych, którzy się zwracają, mają natencję do Andrzeja Boboli i tych wszystkich przyszłych, czyli wszystkich Polaków. Bo on powiedział, że on będzie właśnie głównym patronem. Pamiętajmy, że Markiewicz także przecież przez osiem Michalitów, jak miał wizję późniejszego herbu Polski po tym, jak wypełni swoją wolę, jeżeli oczywiście wypełni, to mówi Najświętsza Maryja Panna, mówi, a u jej stóp klęczy niejaki Jędrzej Bobola, prawda? Wtedy Bobola nie był nawet jeszcze świętym. Siostra Faustyna też, jak widziała stawiającego się u tronu Boga, to widziała Kazimierza Królewicza i niejakiego Bobole, chociaż świętym ogłoszony wtedy nie był. Zapominamy o tym, ale mówię, my mamy te łaski już, te zasługi jego i łaski z tego wynikające jego męczeńskiej śmierci są przed Bogiem. Tylko nie są rozdawane, bo my o nie nie prosimy, zapominamy. I to jest potężny kapitał, o który warto, który kompletnie o który warto sięgać. Tak, dokładnie. No, to my... Zamykamy i no dziękujemy Wam za waszą wytrwałość. Do zobaczenia za tydzień. Za tydzień oczywiście live o tej samej porze.
Na pewno nie będzie trwał tyle czasu. Chociażby dlatego, że ja za tydzień o tej porze będę szedł do pracy, więc muszę pilnować, żeby go skończyć szybciej, ale nie, zupełnie serio mówiąc, to będzie krócej, ale myślę, że temat również bardzo ciekawy. Także zapraszam za tydzień. Dziękuję jeszcze raz gościom naszym dzisiejszym. Do zobaczenia. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Dziękuję, że nas przyjęliście.